dobrze. Wszystko by startowało, więc witam wszystkich w tym skromnym zestawie, którzy pojawili. No właśnie, zacznę od tego, że jakby pomysłem dla tej prezentacji, w ogóle żeby podnieść tą kwestię, była przypadająca 15 kwietnia dokładnie, 150. rocznica strajku, który wybuchł w Cegielskim. Jest to 150. rocznica pierwszego strajku odnotowanego w Cegielskim przez źródła, no bo nie można wykluczyć, że być może jakieś strajki wcześniej były, ale nic o tym nie wiemy, żadne źródła historyczne o tym niczego nic nie mówią. No i jest to jakby też taka przyczynek do tego, aby się zastanowić nad tym, co jakby sprowokowało ten strajk, jaka była sytuacja. Wydawałoby się, że w kwestii dotyczącej funkcjonowania klasy robotniczej i ruchu pracowniczego w XIX wieku jest wszystko mniej więcej wiadomo, że za czasów historiografii PRL-owskiej wszystko to zostało jakby no, przeanalizowane, zbadane. Ale tak do końca nie jest. Jest wiele kwestii, które po pierwsze mogą być na różny sposób teraz interpretowane, jakby jest nowe jakby spojrzenie teoretyczne. W dalszym ciągu też jednak podnosi się inne kwestie i inne nie było takiego zainteresowania ze strony w każdym razie polskiej historiografii. Więc analizując jeszcze ruch w XIX wieku robotniczy, w dalszym ciągu jakby no, znajdujemy takie ciekawe kwestie, warte przeanalizowania, czy jeszcze raz przedyskutowania. No właśnie, i teraz pierwsza kwestia, którą chciałbym naświetlić, to jest jak się w ogóle, jak doszło do założenia zakładów Cegielskiego, no to jest kwestia dosyć dobrze jakby opisana, łatwo sobie można wygooglać w Wikipedii i tak dalej. A propos tego, jak to wyglądało na początku, bo ta kwestia jest dosyć no, opisana. Natomiast tutaj na tym slajdzie widzimy trzech jakby pierwszych dyrektorów i dwóch właścicieli, znaczy Cegielscy tutaj występują w roli właścicieli, natomiast jeszcze był Będkowski. Najpierw właścicielem i dyrektorem pierwszych zakładu Cegielskiego był Hipolit Cegielski, jak wiadomo. On pochodził z takiej kompletnie spauperyzowanej, ubogiej jakby rodziny szlacheckiej. Miał taką silne ambicje, żeby zrobić karierę, no nazwijmy to akademicką, czy karierę nauczycielską. Natomiast no, w wyniku zawirowań różnego typu, takich też politycznych, utracił posadę nauczyciela, no i w konsekwencji chcąc, nie chcąc zaczął się zajmować biznesem, no i założył najpierw taką małą firmę handlową, która zajmowała się, no dzisiaj byśmy powiedzieli, handlem, jak to się kiedyś mówiło, tak jeszcze nie tak dawno, handlem artykułami metalowymi, a potem zaczął też handlować różnego rodzaju urządzeniami, maszynami, głównie nakierowanymi na produkcję rolniczą, bo Wielkopolska wtedy była jakby no, takim obszarem rolniczym, no i oczywiście wszystkie urządzenia dla rolnictwa, no tu był duży popyt na to. I no, pomysł na zrobienie interesu w tej branży metalowej i właśnie produkując pługi, brony, a później nawet bardziej skomplikowane jakieś urządzenia typu zestawy do nie wiem, produkcji mlecznej albo różnego rodzaju destylatornie dla gorzelni, co wymagały jakby też no, różnego rodzaju instalacji metalowej, no to na takie pomysły wpadło przynajmniej kilka i była dosyć taka konkurencja. No w każdym razie Cegielski założył tą firmę, potem to był taki warsztat, zaczął też sprowadzać z zagranicy różnego rodzaju urządzenia, potem zaczął też te urządzenia remontować, aż w konsekwencji, żeby już nie za długo, pod koniec lat 50., w 1859 roku otworzył tak naprawdę większą fabrykę na Strzeleckiej. To potem będę o tej fabryce jeszcze opowiadał. No, ale 10 lat później, dokładnie w 1868 roku zmarł
i jakby jego syn Stefan Cegielski miał wtedy 16 lat, jeszcze się uczył i nie przejął od razu kierowania oczywiście tym zakładem pracy, tylko jego jakby pełnomocnikiem swoim, też jakby notarialnie, znaczy przy, jak to się mówi, w testamencie uczynił swojego przyjaciela Władysława Będkowskiego, no i koleś Władysław Będkowski prowadził po prostu ten zakład, on miał takie doświadczenie, też był jakby politykiem, był dziennikarzem, ale też pracował w bankowości i w konsekwencji po prostu prowadził przez kilkanaście lat, prowadził ten zakład pracy, który, tą fabrykę, którą z kolei w 1880 roku przekazał Cegielskiego, który Stefanowi Cegielskiemu, który miał wtedy już 28 lat, no i od tego momentu prowadził tą fabrykę i w konsekwencji też dosyć szybko zaczął ją przekształcać, ponieważ potrzebne były kapitały, bo ta fabryka na, o której zaraz też pokażę jak wyglądała, ta fabryka na Strzeleckiej, ona po prostu no już nie wystarczała, była w pewnym momencie przestarzała i on, żeby zebrać pieniądze między innymi po to, żeby wybudować nowoczesną fabrykę, która w konsekwencji powstała dopiero w 1912 roku przy ulicy Krańcowej, to jest dawny obszar dawnego zakładu Pomet, no to po prostu przekształcił tą swoją spółkę, zachowując większość udziałów w spółkę akcyjną, No i w konsekwencji w 1900 po I wojnie światowej Stefan Cegielski umiera. Zakład jeszcze wcześniej Cegielski jako zakład, jako firma przyjmuje inne firmy niemieckie, tworząc jedną wielką firmę, którą teraz znamy. Głównie przyjmuje te zakłady leżące na Wildzie. Stąd ta sytuacja jakby z tym, że zakład się przenosił w konsekwencji tak nawet nie na tą Krańcową, tylko zaraz potem się przeniósł tak naprawdę serce tego zakładu, główne przedsiębiorstwo, główna produkcja była ulokowana na Wildzie. I tak naprawdę od 1921 roku jakby udziałowcami tej firmy no są różne, są różni udziałowcy, ale są już, to są też po prostu ziemiaństwo ówczesne, ale też na przykład 20, blisko 5% udziałów mieli taka grupa kapitałowa, kapitaliści po prostu z Lierz, z Belgii, którzy tutaj inwestowali w Cegielskiego, żeby produkować głównie lokomotywy, bo Cegielski po II wojnie światowej zaczął, przestawił swoją produkcję na produkcję bardziej lokomotyw, wagonów, a już mniej produkował na rzecz rolnictwa, potem ta produkcja w ogóle zamarła, to inne, w ogóle po prostu inne firmy tą produkcję przejęły. No to jeżeli chodzi o samego Cegielskiego i jak to wyglądało, to wiesz, w okresie międzywojennym tak naprawdę te przedsiębiorstwo było już też mocno zetetyzowane, w tym sensie, że polegało głównie na zamówieniach państwowych. I to były zamówienia na rzecz wojska albo zamówienie na rzecz kolei, która była państwowa. W związku z powyższym gro produkcji była po prostu uzależniona od państwa i państwo też kredytowało w mocnym stopniu Cegielskiego. A kto był właścicielem po 21 Cegielskiego? No, byli akcjonariusze, to byli tacy bogaci ziemianie, a w 25% byli ci ta ekipa z Lierz. A po wojnie? A po wojnie zostało znacjonalizowane. Tak? Po wojnie ta cała, bo to też jest jeszcze w czasie wojny Cegielski został mocno rozbudowany przez Niemców, zatrudniał aż tam, nie wiem, 20 kilka tysięcy osób, on to był, to jest większa historia, że nie będę tam w to wchodził, bo Cegielski w którymś momencie w okresie międzywojennym stworzył nową fabrykę w Rzeszowie i Niemcy z powrotem tą fabrykę z Rzeszowem przywieźli do Poznania i to po prostu wtedy się to jeszcze bardziej rozbudowało. Także po prostu jak nastał okres realnego socjalizmu, jak przyszła nowa władza, no to po prostu zostało to wszystko znacjonalizowane tak, jak to zostawili Niemcy. Oczywiście to było zniszczone i tak dalej, to generalnie w pierwszych miesiącach przyjęli pracownicy, tam no, to było dosyć też takie ciekawe epizody.
No w każdym razie zostało to znacjonalizowane i do dzisiaj tak naprawdę zostało skomercjalizowane w latach 90. i do dzisiaj pozostaje w 100% własności państwa. Jest to spółka akcyjna, czyli według mnie jako zakład budżetowy, ale po prostu należy do państwa. To jest jakby jedna, ci którzy byli właścicielami, no druga grupa interesująca nas może nawet bardziej, no to są pracownicy, kto pracował w Cegielskim. Znaczy trzeba powiedzieć, że do I wojny światowej generalnie zatrudnienie było takie, powiedzmy od momentu, kiedy była już ta fabryka na Strzeleckiej, do I wojny światowej oczywiście to zatrudnienie było stabilne, ale można powiedzieć, że się kształtowało w dobrych okresach na poziomie gdzieś około 300 osób. To czasami było 280, to czasami było 320. No oczywiście jak przychodził kryzys, to było nawet o połowę mniejsze. Ale generalnie utrzymywało się na takim około 300 osób. I było też, jak mówiłem, kilka tych fabryk w Poznaniu. Między innymi na przykład była fabryka Urbanowskiego. To ona była z kolei wybudowana na Łazarzu. Też tam się zachowały fragmenty tej fabryki. Była fabryka na dzisiejszej, to będzie Ratajczaka i Ogrodowej na skrzyżowaniu, tam była jeszcze jedna fabryka metalowa. One w sumie zatrudniały no, z kilkaset osób, nie? To znaczy no, też różnie to było, ale tak powiedzmy, że w tym okresie, o którym nas najbardziej interesuje, lata 70. XIX wieku, to nie mniej się mówi niż, tam źródła mówią 450, ale mogło być 500, mogło 600 osób, które pracowały w tych fabrykach. Głównym jakby dzielnicą robotniczą w tym okresie było Chwaliszewo. I tu mamy stary plan Chwaliszewa, jeszcze pochodzący gdzieś z połowy XIX wieku, który wygląda mniej więcej tak, że tutaj widać, nie widać, a nie widać mój ten kursor. Tutaj macie stare koryto wartych, ta warta już tak nie płynie, po II wojnie światowej ona została przepchnięta tą stroną, jak tutaj widzicie, tak teraz to widzimy. To był taki kanał kiedyś przeciwpowodziowy, ale i to był taki duży kiedyś obszar, taki obszar. I to było kompletnie, no to była typowo robotnicza, proletariacka dzielnica. Kiedyś ten obszar Chwaliszewo to było osobne miasto ze swoim ratuszem i tak dalej. I to i to nawet długo. I w konsekwencji w tym obszarze tutaj się rekrutowało stąd, to znaczy gro jakby klasy robotniczej Poznania. No wtedy to nie był duży ośrodek, tak? No cały Poznań liczył tam powiedzmy z przyległościami około 50, może 60 tysięcy osób, raczej 50 tysięcy osób. W związku z powyższym to nie było duże miasto. A te fabryki i zakłady pracy większe, mniejsze, no po prostu głównie stąd pochodzili robotnicy. I to były fatalne takie też warunki. To jest pokazane, gdzie teraz się mieści ta fabryka, o której wam mówiłem. No tu jest ten czerwony punkt, to była ta właśnie na Strzeleckiej, ta pierwsza fabryka Cegielskiego. Tutaj macie, to jest ta ulica, tutaj to jest Garbary, tutaj macie Prac Bernardyński, tu są te zabudowania kościelne, a tutaj tak naprawdę ta fabryka była jakby jak jest Centrum Onkologii, tak? To wejście Centrum Onkologii jest na Garbary. A oni byli dokładnie odwrotnie na tym samym terenie. Czyli wejście było od Strzeleckiej tutaj, tak? Od tej strony. Dokładnie jakby odwrotnie. No i po prostu ci robotnicy, momencik, to jeszcze zaraz do tego dojdziemy. Ci robotnicy stąd walili całymi, może nie jakimiś masami, ale grupami, no i szli tutaj Garbarami. I generalnie cały ten obszar, czyli ten Chwaliszewo, też Śródka częściowo i tutaj Rybaki i tak dalej, ten cały tutaj obszar i ta ulica Garbary, to był najgorszy, no tak mówiąc wprost, najgorszy, no taki ekologiczny, w sensie takim też zdrowotnym, epidemicznym, kompletna katastrofa jakby. Dlaczego?
No bo po pierwsze, jak wskazuje nazwa ulica Garbary, to tutaj były zlokalizowane produkcja garbarska jeszcze od czasów średniowiecza. A to oznaczało, że tutaj po prostu wytrawiano skóry. No to była bardzo, i do dzisiaj to jest, jakby garbowanie skór jest bardzo jakby, no oddziałuje na środowisko, jak się dzisiaj wcześniej mówi. Czyli krótko mówiąc, no ta sól, garbniki, to wszystko potrzebna była woda, więc to była taka, jak się nazywała, martwa warta chyba, czy martwa, już nie pamiętam. No w każdym razie tutaj wzdłuż niej były też takie doły, w których jakby no te, jakby te skóry garbowane, one też były wapnowane chyba w tych dołach i tak dalej. No generalnie rzecz biorąc, no to była taka bardzo, no to oczywiście był fetor niesamowity i to jest jakby jedna z przyczyn. Druga przyczyna, dlaczego ten obszar zamieszkały przez robotników poznańskich wówczas był bardzo zdegradowany, to całe wszystkie fekalia i wszystkie odchody z miasta były przepychane tutaj właśnie do tych cieków wodnych w tą stronę, czyli z miasta w kierunku wschodnim. Takimi, bo oczywiście nie było kanalizy, takimi rowami. No i w związku z powyższym to wszystko płynęło w tą stronę. I trzeci czynnik, może najważniejszy nawet, to te tereny były podmokłe i systematycznie podtapiane. To znaczy, jeżeli tam wygooglacie sobie Chwaliszewo, to głównie zdjęcia, które będziecie widzieli, to z różnego okresu powodzi, a to powódź z 1888, a to tam z różnych okresów. Generalnie rzecz biorąc, po prostu to wszystko było zalewane. W związku z powyższym, średnia wieku, jeszcze dodatkowo Chwaliszewo, rybaki, ale głównie Chwaliszewo było przeludnione potwornie. I generalnie rzecz biorąc, oczywiście tam była o wiele większa niż dla całego Poznania i to są współczesne nawet badania teraz robione, nawet to nie są dane perelowskie, nie badania perelowskie, ale były krótsza średnia życia, większa śmiertelność niemowląt, gigantyczne problemy z wybuchającymi okresowo epidemiami cholery i generalnie po prostu no, katastrofa jakby taka no, ekologiczno-zdrowotna. No i ci ludzie tutaj mieszkali, niestety nie ma, ale tak to wyglądało Chwaliszewo pod koniec XIX wieku. Także no, to były raczej takie, no, nie, to nie było jakieś wielkie kamienice i coś, to było raczej tak dosyć skromnie, to i tak jest jakby, to i tak dobrze wygląda, bo po prostu były też takie obszary na Chwaliszewie kompletnie zdegradowane i tak dalej. I Chwaliszewo aż do początku XX wieku tak naprawdę cały czas było robotniczą dzielnicą. Dopiero ten prymat dosyć późno odebrały tak naprawdę dwie inne dzielnice. Głównie Wilda i w drugiej kolejności Łazarz. Ale to właśnie po tych wielkich powodziach, które się tam zdarzały na przełomie XIX i XX wieku, już nie pamiętam po której z nich, może właśnie w tej od 1888 ludzie po prostu zaczęli być wyprowadzani stamtąd, sami się zaczęli wyprowadzać, między innymi na dzielnicy Święty Łazarz, tak? Czyli na Łazarz, gdzie po prostu było sucho i generalnie nie było wiele tych problemów. Ale było daleko do zakładów pracy, tak? Bo to było daleko do Cegielskiego, było daleko do innych jakby tych zakładów. Dopiero jak się otworzyły zakłady na Wildzie, no to wokół Wildy powstawały osiedla robotnicze. Nie ma zdjęć, raczej ja ich nie znam, nigdzie nie widziałem zdjęć robotników. W ogóle jest mało zdjęć w Poznaniu, bo ten Poznań nigdy nie uchodził za jakieś szczególne robotnicze miasto. Więc generalnie jest mało zdjęć XIX wieku jakichś robotników. Jest trochę zdjęć z przełomu XIX i XX wieku, jak tutaj robotników drogowych. Natomiast nie ma takiego z Cegielskiego z tego okresu. Najwcześniejsze z Cegielskiego są z okolicy I wojny światowej. To jest z koniec XIX, z innej fabryki, metalowej, tutaj przy tokarkach, takie jakby, no widzimy takie dosyć jeszcze wczesne tokarki i to jest ekipa, robotnicy pracują przy tych tokarkach, a to jest zakład Cegielskiego, ale to też jest późniejsze zdjęcie, to jest właśnie z okolicy, no najwcześniej I wojny światowej. Tutaj widzimy, że są światło jest przy dachu, to jest na pewno hala, no myślę, że to jest ta hala na Krańcowej, a nie hala, nie, znaczy nie warsztaty ulokowane na Strzeleckiej.
Więc co by tu jeszcze ciekawego? Mówię kilka rzeczy ciekawych, ale już za dużo mówię. Więc no, może następne rzeczy, które byłoby ciekawe, no to jak się pracowało, znaczy jakie były warunki pracy, bo to też jest taka dosyć XIX-wiecznym mówimy, jeżeli mówimy o rozwoju przemysłu XIX-wiecznego, to często mówimy o tym, że no, ci robotnicy pracowali bez żadnych unormowań, że dopiero wchodziło prawo fabryczne i tak dalej, i tak dalej. No i że to w ogóle nic nie było uregulowane, że była wolna Amerykanka, że po prostu byli ekstremalnie wykorzystywani i tak dalej. I to nie do końca jest prawdą, bo tutaj takim ważnym elementem było to, że już wcześniej były oczywiście unormowania dotyczące różnych aspektów przepisów czy norm prawa pracy. One wynikały z przepisów cechowych. To znaczy cechy wydawały wilkierze, wydawały różnego rodzaju dokumenty, były też statuty miejskie i cechowe, które określały wiele rzeczy, które pracodawca, czyli mistrz, jest winien czeladnikom i uczniom. I to dotyczyło, jak mają być wynagradzani, kiedy wynagrodzenie ma być płacone, jak mają pracować, jakie ma być nawet wyżywienie, kiedy mają wolne. To były bardzo różne przepisy. I jak system, no, generalnie to było jakby unormowane i oczywiście też była cała walka między no, oczywiście mistrzami a czeladnikami. Czeladnicy też ogłaszali strajki, generalnie strajki w ogóle coś takiego nie wchodziło w rachubę. No, generalnie rzecz biorąc były takie jednak unormowania i był cały ruch czeladzi, tak, żeby cechowej, która się próbowała jakby no, bronić przed jakimś ekstremalnym wyzyskiem. Natomiast na początku XIX wieku cały... W takim razie te ci, którzy pracowali w tych warsztatach, oni byli traktowani, oni byli jako rzemieślnicy, a nie robotnicy. Nie, no oni byli pracą... Właśnie, poczekaj, bo potem upadł cały ten system cechowy, to znaczy z różnych powodów. W jakim sensie, kiedy on upadał? Na początku XIX wieku upadł system cechowy. A dlaczego on upadał? No bo wchodził właśnie liberalny kapitalizm, który mówił, no chodziło o ograniczenia głównie ekonomiczne funkcjonowania systemu cechowego. System cechowy był nastawiony na przykład na dużą kontrolę produkcji. Chodziło o to, żeby produkować jak najmniej, ale jak najlepiej sprzedać. I w obrębie były przepisy, które na przykład wykluczały konkurencję między poszczególnymi mistrzami, tak? Zabraniały na przykład handlu obwoźnego Żydu, partaczom, tak? Produkcji różnych rzeczy przez partaczy i po prostu ustanawiały swojego rodzaju monopol odpowiedniego cechu, czyli jak byli piekarze, to cech piekarzy miał monopol na to. Jeżeli byli tam złotnicy, no to mieli monopol na to. Jak byli kupcy określonego rodzaju, to mieli na to kompletny monopol. Nie można było z nimi konkurować. No i jakby no ten system kapitalistyczny to zniósł jako po prostu archaiczny. To były zmiany prawne. Państwo dążyło do tego, żeby... Tak, żeby po prostu odrzucić te systemy. Poza tym ten system był nieskodyfikowany. To znaczy wtedy już wchodziły w XVIII wieku pierwsze też takie kodyfikacje, takie ambicje również tych władców, żeby po prostu wszystko zawrzeć w jednej wielkiej jakby przepisie. A to były po prostu rozproszone, czasami bardzo, znaczy były jakieś ogólne normy, które dotyczyły różnych miast, przejawiały się w różnych miastach na terenie całego kraju, czy nawet w Europie można było takie same przepisy dostrzec w różnych jakby miastach, podobne w Poznaniu, w Warszawie, w Pradze, nie wiem, w Lipsku, w Berlinie. No Berlinie to nie, bo Berlin to jest akurat troszeczkę później powstał, ale tam nie wiem, czy tam gdzieś w innych rejonach. I generalnie rzecz biorąc, to no po prostu oni mieli podobne to wszystko było, ale to było po prostu, każde miasto miało swoje przepisy. I to nie było skodyfikowane. I to było czasami też sprzeczne wewnętrznie. Więc no w którymś momencie zdecydowano, że te przepisy zostały odrzucone, że konkurencja jest dozwolona, że nie ma takich sztucznych ograniczeń, że cech nie może ograniczyć komuś handel czymś, albo produkcję czegoś. Po prostu było to odrzucane. No i w konsekwencji, jak odrzucono unormowania, te wszystkie wilkierze cechowe, odrzucono je również tymi uwarunkowaniami
dotyczącymi pracy. I kiedy to następowało? Na początku XIX wieku. To też różnie było i tak dalej. Jeszcze jak czytasz Konstytucję 3 maja, to tam masz odwołanie do wszystkich tych przywilejów. I to masz wymienione przywileje jeszcze z poprzednich wieków, co nie? Czyli prawo de facto dominalne. I miałeś jeszcze tak naprawdę prawo miejskie, co nie? Na przykład miasto, które działało, nie wiem, na prawie, tam nie wiem, określonych gwiazd niemieckich, co nie? I to też się liczyło, a już w Konstytucji Królestwa Polskiego z 1915 roku, czyli tej, która w zaborze rosyjskim, masz w ogóle zapis, w przeciwieństwie do Konstytucji 3 maja, masz w ogóle zapis, że wszyscy jakby wszyscy odpowiadają przed prawem, wszyscy podlegają przed jakby abstrakcji rozumianym prawem. A nie przed radą miasta. A nie przed jakimiś tam, wiesz, królem i nie, że są zachowane przywileje i tak dalej, te z dawnych jakby... No to też jest, to by się wiązało z tego, co się mówi na koniec feudalizmu, czyli rozpadem jakby no systemu, jak to się mówi? Stanowego, tak? Że systemu stanowego... To widać z jej treści, a już Konstytucja Królestwa Polskiego wprowadza takie elementy bardzo nowoczesne tak naprawdę, które mówią o tym, że każdy odpowiada przed tym samym prawem. No i w konsekwencji sytuacja wyglądała w każdym razie, sytuacja tutaj na terenach Wielkopolski wyglądała tak, bo pod zaworem jakby pruskim, sytuacja wyglądała tak, że wraz z tymi uwarunkowaniami, trzymajmy się cechowych kwestii, bo też jeszcze kwestia wsi poleciała, była tutaj istotna, ale razem z tymi uwarunkowaniami cechowymi po prostu upadły też no, te przepisy, które mówiły, na przykład, które po prostu dotyczyły tego, jak wyglądały no, pewnego rodzaju uregulowania między pracodawcą a pracownikiem. I tego po prostu to upadło, ale oczywiście powstała taka luka, ale z drugiej strony pracownik był swobodny. To znaczy, no mógł się nająć do roboty, ale nie musiał, tak? To znaczy, to był ten liberalny aspekt tych nowych uregulowań, które zaczęto wprowadzać. A w związku z powyższym to też nie było jakby na rękę, to w ogóle, jeżeli chodzi o wieś, to jeszcze to było w ogóle, w związku z powyższym w Prusach wprowadzono coś takiego jak przepisy mówiące o, to się nazywa ordynacja czeladna, która tak naprawdę przywracała pewnego rodzaju ład jeszcze feudalny, tak, że ta czelać, czyli ci, którzy pracują u swojego pracodawcy, ale w obrębie jego domu jakby, bo dom, warsztat to była jedna jakby posesja i ty tam spałeś, czy tam kobieta, czy mężczyzna, no, głównie to byli mężczyźni, tak, w tych wszystkich cechach, czy tam spali, tam pracowali, ten mistrz ich żywił i był taki układ, był wyzysk, ale też taki układ paternalistyczny, tak, że to on był niby częścią rodziny, ale jednak nie rodziną, a to nagle w XIX wieku się okazuje, że ci robotnicy przestają po prostu funkcjonować w obrębie tego domu, zaczynają mieszkać na Chwaliszewie, zupełnie osobno, i to w ogóle się kompletnie zmieniła sytuacja i trzeba było to, i państwo to sobie też do końca nie radziło z tym, no i trzeba było te unormowania wprowadzać też dotyczące tego właśnie, czy taki robotnik ma prawo strajkować, czy nie ma prawo strajkować. No bo właśnie, czy robotnik może odmówić wykonywania pracy? No w feudalizmie to było nie do pomyślenia, żeby ktoś odmówił pracy, bo to by oznaczało, że to było przeciwnie jakby takiemu ładowi, że tutaj twój pracodawca, to nie jest tylko pracodawca, on jest twoim panem, on ci każe i ty musisz ten rozkaz wykonać. To jest zupełnie inny układ, tak mówiąc w uproszczeniu. A tu nagle pojawia się tak, że ty jesteś niby wolny i ty możesz po prostu albo to wykonać, albo nie wykonać, możesz tą umowę o pracę jakby zawrzeć, nawet ustnie, a możesz nie zawrzeć. No i się zaczęto zastanawiać, czy na przykład taki robotnik może odmówić. No może odmówić. A czy wszyscy 300 robotników w zakładach cywilskiego mogą odmówić pracy? No i tutaj zaczęto mieć wątpliwości. To znaczy oczywiście to było w interesie jakby no właścicieli, tak? Że mówią, no jak? No to była bezmowa. Czyli no nie mogą się tak porozumiewać między sobą, żeby odmawiać grupowo o pracy, nie? No po prostu zaczęto się nad tym zastanawiać, to jest możliwe czy nie, także dlatego takie były ważne te wszystkie przepisy dozwalające lub niedozwalające no do tworzenia, do zmowy, tak? Czyli do stowarzyszania się.
No i jak dopuszczono w konsekwencji też, że te związki zawodowe mogą powstawać i tak dalej, no i kwestia potem prawa do strajku, więc to wszystko było wtedy jeszcze, o tym momencie, kiedy mówimy, kiedy zbliżamy się do tego momentu pierwszego strajku, to te rzeczy wcale nie były takie oczywiste. I na przykład mówiono, że owszem, że pojedynczy może na przykład odstąpić od pracy, czy to może być grupowe, to w 1872 to już jakby były związki zawodowe, więc to już w miarę dopuszczano, natomiast było zakazane namawianie czy przymuszanie do porzucenia pracy. Czyli jeżeli policja próbowała udowodnić komuś, że ktoś nalegał na kogoś, żeby on porzucił pracę, to już było nielegalne. I za to już po prostu no, można było iść do więzienia w skrajnej wersji. Ale wcześniej, w okresie cechowym czy feudalnym, to nawet jak nie poszło się do pracy, to były takie przepisy jeszcze w połowie XIX wieku w niektórych takich mniejszych miejscowościach, na przykład w Schowie. W połowie XIX wieku funkcjonował przepis, że za nieobecność płaci się grzywnę. A jeżeli się jest drugi raz, jeżeli to jest recydywa, jeżeli się tam jest drugi czy trzeci raz, nie przyjdzie się do pracy, to idzie się po prostu do więzienia i tam było określone, jaki to jest okres, kiedy po prostu tam, nie wiem, tygodnia czy dwóch, trzeba iść do więzienia za to, że się nie podjęło pracy. Potem to jakby to oczywiście przestało mieć w ogóle rację bytu. No więc no takie były mniej więcej uregulowania i może jeszcze jeden przykład, jak to funkcjonowało, to przykład dotyczący godzin pracy. To też jest ciekawa kwestia, bo generalnie się mówi, to też często taka PRL-owska historiografia mówiła, że muszę kontrolować czas, o jest. Historiografia PRL-owska mówiła, że ten kapitalizm nowoczesny, jaki nastąpił na przełomie XVIII-XIX wieku, to był taki wyzysk się zaczął. To jest taka dickensowska wizja tego kapitalizmu, że wszyscy musieli nagle pracować po 12-14 godzin. No wiecie, wiecie, jak to wygląda, tak? Taka wizja, jak była przedstawiana, co jest, to jest prawdą generalnie. No i że potem się zaczął ten ruch walki o skrócenie czasu pracy dziennego do 8 godzin. I to się pokazuje jako taką horyzont takiego jakby emancypacyjny taki horyzont, że to było takie ważne ten postulat. No i że wcześniej to było, że przed tym jak nastąpił 8-godzinny dzień pracy, to tak naprawdę dopiero po I wojnie światowej masowo zaczęto wprowadzać tą zasadę i to jakby w Europie i w Ameryce. Natomiast wcześniej no to tak różnie bywało z tym 8-godzinnym czasem pracy, w niektórych to rejonach to było, w niektórych nie, niektóre branże tak, w niektórych nie. W każdym razie generalnie rzecz biorąc sytuacja wyglądała tak, że to przedstawiano jako taki horyzont jakby wyemancypowania się, taki czas wolny, to było słynne powiedzenie 10 godzin, 8 godzin pracuję, 8 godzin śpię i 8 godzin robię, co mi się podoba, tak? To było tak powiedziane. No i że wcześniej więcej ludzie pracowali, nagle zaczęli pracować mniej. I to jest nieprawda. To znaczy, w okresie średniowiecznym i wczesno-nowożytnym, właśnie w tym systemie cechowym, ale również na wsi, faktem jest, że dziennie pracowano 12 godzin, 14 godzin, no różnie to było. I że tutaj się nic niby nie zmieniło. Przyszedł kapitalizm i było tak samo. I że dopiero ten 8-godzinny, postulat 8-godzinnego dnia pracy coś zmienia. Ale w okresie średniowiecznym czy wczesno-nowożytnym było o wiele więcej dni wolnych od pracy. O wiele więcej. W związku z powyższym, jak zaczęto dokładnie liczyć, na przykład jak Małowis w swojej takiej książce, dosyć jeszcze z lat 50., gdzie analizuje produkcję cechową jeszcze, ale już takie, on to już też traktuje jako taki pierwszy układ kapitalistyczny właśnie w tkactwa flandryjskiego, tak, w produkcji tkanin we Flandrii, to on tam obliczył, ile ci robotnicy flandryjscy pracowali. I jemu wyszło, czy nie będę go tutaj szczegółami zanudzał, jemu wyszło, że to było średnio przez cały rok, to dziennie to było 10-11 godzin musieli pracować. Ale mieli pracę, ale pracowali tylko 240 dni w roku, co dawało razem, no powiedzmy, 2400 godzin do 2600 godzin rocznie. Natomiast robotnik cegielskiego
pracował wprawdzie 11 godzin przed tym strajkiem, o którym zaraz powiem, ale 300 dni w roku, co dawało 330 godzin w roku. Czyli pracował dużo dłużej tak naprawdę. Nie, nie, 3000, tak? 3030, no. 3030. Czyli krótko mówiąc, a i tak jakby robotnicy Cybielskiego pracowali krócej, bo w innych jakby zakładach, czy w innych no w innych zakładach, czy w innych branżach to było jeszcze gorzej. Na przykład taki był... Tak, my... 2000 właśnie gdzieś pracuje, tak? W Polsce to jest, tą metodą licząc to jest 1800. 1800. Natomiast na przykład było, jak miasto się doczekało pierwszych tramwaj, czy linii tramwajowych, to ci woźnice i tak, to były najpierw, wiadomo, że najpierw konne, potem elektryczne, ale generalnie to był taki symbol nowoczesności, to ci zatrudnieni w tej komunikacji miejskiej, konduktorzy, woźnicy, kierowcy, pracowali nawet po 3,5 tysiąca godzin w roku. Po 3,5 tysiąca godzin w roku. Krótko mówiąc, tym na stanie kapitalizmu wiązało się, nie było to jakby radykalne wydłużenie czasu pracy, bo czegoś takiego nie nastąpiło, tylko to, co nastąpiło z całą pewnością, to po prostu rezygnacja z wielu po prostu dni wolnych. I to między innymi był efektem wprowadzenia też protestantyzmu. Protestantyzm właściwie negował te katolickie, liczne jakby wolne dni od pracy. I to było nawet i no to było dosyć i na przykład w tych właśnie wilkierzach cechowych tak często było mowa, że tam były nawet niektórzy przeradnicy sobie na przykład zdobyli takie prawo, że na przykład jeżeli przez 2 albo 3 tygodnie nie było innego dnia wolnego w tygodniu oprócz niedziel, to na przykład należało się dodatkowe wolne. I tak dalej. Takie to było dosyć ciekawe. Albo na przykład, to w konsekwencji jakby dobrze liczyć, to oni pracowali tak jak trochę jak w dzisiejszym systemie. Także na 7 dni w tygodniu, na 5, a nawet niecałe 5 dni w tygodniu były tak naprawdę realnie pracujące. Tak to mniej więcej wyglądało. No i jeszcze jak wyglądała sam Cegielski, sama organizacja, to też może jest ciekawe. Bo oczywiście w Poznaniu było tak powiedzmy tam w różnych okresach, ale to tak pół na pół Niemców i Polaków. I już w drugiej połowie XIX wieku niewielka część jakby Żydów. I w każdym razie głównie chodziło tutaj, ten skład jakby klasowy w tym fabryce Cegielskiego był podzielony na Niemców i na Polaków, przy czym Polacy stanowili prawdopodobnie większość. I szefem produkcji to był taki układ, czyli był Cegielski, do którego należał właśnie zakład, to fabryka. On prowadził głównie takie działania, nazwaliśmy marketingowo, sprzedaż, wszystko to, co na zewnątrz, tak? On się tym zajmował. Natomiast produkcja pilnował codziennie w zakładzie niejaki Adolf Leinweber, który był po prostu byłym oficerem armii pruskiej i który był przyjacielem Cegielskiego i on mu kompletnie pilnował, jak nieraz historycy tam piszą, takim z pruskim drylem, pilnował tych robotników, a majstrami z reguły też byli Niemcy, a szeregowymi pracownikami byli najczęściej właśnie Polacy, chociaż nie zawsze, ale najczęściej Polacy i tutaj ten narodowościowy jakby podział był tutaj ściśle zachowany i to, a on jest taki też właśnie, to jest jedna rzecz, która jest taka, nazwijmy to niewstydliwa, ale ukrywana tak naprawdę historiografii polskiej, zawsze była ukrywana i w PRL-owskiej i obecnej. To znaczy to, że było to porozumienie między Leinweberem i Cegielskim, a nieraz się tam mówią, że tam, nie wiem, że fabryka Cegielskiego to była przemysłowa reduta polskości tutaj na tych ziemiach, albo że tam wszyscy ci pracownicy pracowali tam w poczuciu jakiegoś patriotycznego obowiązku i że w ogóle było świetnie. A oczywiście to nie miało w ogóle nic do rzeczy i jak się też troszeczkę źródłom mocniej przyjrzeć, no to tam po prostu szereg jakby problemów wynikało z tego tytułu. W związku z powyższym ci robotnicy szli tymi garbarami codziennie do tej fabryki, no i po prostu tam pracowali po 11 minimum godzin dziennie. Szefami ich byli z reguły jacyś Niemcy,
którzy po prostu no, drygowali całą produkcję, no i tak z dnia na dzień to się wszystko jakby układało. Aż do momentu, już nie będę wątku międzynarodowego, co też jest ciekawy, ale aż do momentu, kiedy wybuchł ten pierwszy strajk. I tu więcej wam powiedziałem teraz o tej kwestii jakby ogólnej, już pewnie muszę kończyć, bo ile można, ale no to już będę kończył, to już ponad godzinę mówię. W każdym razie, generalnie rzecz biorąc, to nie było, nie ma zbyt dużo jakby opisów tego strajku. No po prostu 15 kwietnia 1872 roku robotnicy po prostu porzucili pracę. Około 100 osób ustawiło pikietę i teraz wam pokażę, jak to wyglądały. Tak wyglądał ten zakład, to jest chyba z lat 70. właśnie z tego okresu. To jest jakby od ulicy, jakby na to patrzeć, Łąkowej. Czyli tutaj ta ulica, która tutaj biegnie, to jest Strzelecka, no tutaj jest zabudowana, teraz to już tego nie widzimy, tak? No i tutaj, tu jest taki kantor, tak? To jest ten budynek z zegarem, to jest tu miała dyrekcja, a tutaj macie budynki, warsztaty, aż się ciągną do prawej, tam do tej prawej strony. A tu macie kawałek jakby tych zabudowań kościelnych, tak? Na placu Bernardyńskim. To jest jakby jedna, no ale jest lepsze zdjęcie z początku XX wieku, to bardziej tak realistycznie oddaje, jak ta taka widokówka, jak to wyglądało. Tu jest wejście właśnie od ulicy Strzeleckiej do tego zakładu pracy i wychodziło się, i to był kantor z zegarem oczywiście, który mierzył czas, tak, tych, którzy się spóźniali i tak dalej. No i robotnicy ustawili 100-osobową pikietę, ponoć na... Wówczas ponoć pracowało 200 osób strajkowało. No w każdym razie 100 osób było na pikiecie i blokowali dojście, żeby nie można było wejść, co potraktowano później jako po prostu złamanie prawa. I najpierw pojawiła się pojedynczy patrol pruskiej policji, czy nam żandarmerii, nie wiem. W każdym razie patrol umundurowanych funkcjonariuszy, których najpierw zignorowano, i albo tam przyszły jakieś posiłki, no i w konsekwencji tego samego dnia ci robotnicy odeszli, ale pracy nie podjęto i generalnie zakłady stanęły. I następnego dnia szefostwo firmy, Langweber i Cegielski, tam za pośrednictwem sami nie chcieli gadać z pracownikami, więc za pośrednictwem jakiegoś inżyniera po prostu powiedzieli tym pracownikom wszystkim, że oni się zgadzają na to, żeby... Bo pracownicy żądali, mieli właściwie trzy żądania widać w tych źródłach. Pierwsze to 25% podwyżki, drugie żądanie to skrócenie dnia roboczego z 11 do 10 godzin i trzecie to, żeby wypłaty wynagrodzenia miały miejsce raz w tygodniu, a nie dwa razy w tygodniu. No i w konsekwencji zgodzono się na skrócenie dnia roboczego do 10 godzin, wypłaty wynagrodzenia raz w tygodniu, natomiast nie zgodzono się na te podwyżki, bo stwierdzono, że te podwyżki muszą najpierw na zwykłe tłumaczenie, które jest do dzisiaj, tak się to dzieje, że no ta szefostwo stwierdziło, że musi najpierw podnieść ceny, muszą to obliczyć i że będą podwyżki, ale kiedyś. No i generalnie rzecz biorąc, ci robotnicy wrócili następnego dnia tak naprawdę do warsztatu, podjęli z powrotem pracę, ale natychmiast prowodyrów jakby zwolniono, i to tam konkretna liczba osób, a przeciwko 11 robotnikom skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego, no i zostali skazani właśnie za to, co było wedle prawa karnego z lat 50. XIX wieku, właśnie to naleganie na kogoś, czy blokowanie dostępu, to uważano za działanie nielegalne, jak zgaduję, no bo nic nie wiem na temat tego, czy się zachowały jakieś akta z tych spraw, jak sądzę nie. Więc są różne analizy dotyczące tego, jak odczytywać ten strajk, czy on był sukcesem, czy nie był sukcesem. No ten 10-godzinny dzień pracy zdaje się, że on w takim ogólnym zarysie się utrzymał
i to faktycznie było dosyć istotna zdobycz, przynajmniej na, nazwijmy to, poznańskim rynku pracy ówczesnym, bo w większości innych fabryk pracowano o godzinę lub dwie dłużej. Także Cegielski stanowił tu długo wyjątek. I następna kwestia, ale też mówiono inni, na przykład tam historycy analizowali, że tak naprawdę ten strajk został przegrany, no bo tak główne żądanie, czyli podwyżka, że nie zostało od razu to zrealizowane, bo w ogóle nie zostało, bo nie ma dowodów na to, że to zostało zrealizowane. I drugą rzeczą, którą się wszyscy zastanawiają, czy ten strajk miał charakter dziki, czy był to po prostu efekt działalności związku Hirsch-Dunkerowskiego, tak to się mówi. To było od dwóch nazwisk założycieli. To był taki liberalny związek zawodowy, który tam no, zakładał solidaryzm między pracodawcami a robotnikami i tak dalej. I on się kilka lat wcześniej się objawił w Poznaniu i miał tam swoją jakby filię, wtedy się to nazywało, filię pracowników metalowych właśnie w tych zakładach, o których wam mówiłem, między innymi Urbaniowskiego i Cegielskiego, i to uzwiązkowienie według tych danych to by oznaczało, że wynosiło gdzieś nawet około 30%. Ale nie ma dowodu, znaczy ten związek próbował negocjować i być może nawet odegrał jakąś rolę przy tej negocjacji z Cegielskim a propos tych żądań. Natomiast prawdopodobnie nie organizował tego strajku. Prawdopodobnie to był strajk dziki, który on próbował przejąć ten związek i jakby dogadać się szybko z pracodawcą, żeby no po prostu, żeby ten protest zakończył się takim, a nie innym układem, który jakiś tam, no można to różnie oceniać. No miałem tu jeszcze kilka innych rzeczy, ale już tyle gadam, że już nie będę tutaj to rozciągał. To są w ogóle ciekawe rzeczy też takich bardziej ogólnych, bo generalnie może dwie rzeczy. Jedna taka ogólna i jedna taka osobista. Jedna ogólna to jest taka, że w tym czasie, czyli na przełomie, może nie do końca, bo to, ale no powiedzmy, że na przełomie XIX i XX wieku jest taki esej, czy tam krótki taki artykuł, znaczy nie jest krótki, znaczy artykuł, na wczesne czasy krótki, ale tak dla nas to niekoniecznie krótki. Artykuł Róży Luksemburg, która analizuje znaczenie strajków tak mniej więcej wówczas w tym okresie. Ona głównie już te strajki też z końca XIX wieku bardziej, tak z lat 90. XIX wieku i początku XX wieku, bo nam się wydaje, że strajk to jest główna kwestia, dotyczy kwestii płacowych, no i przez to jest taki, no jakby nazwijmy to, kwestia interesowna, taki merkantylna. Natomiast ona dowodzi, że tak nie jest i mówi, że na przykład taki przytacza z 1902 roku taki strajk kolejarzy z Rostowa, akurat to jest z innego regionu, ale mówi, że którzy, jak ona mówi, szturmem wzięli sobie prawo do zgromadzeń, które wtedy po prostu nie istniało tak naprawdę i że pomimo jakby nacisków i pomimo absolutystycznej jakby Rosji i tych wszystkiego nacisków jakby no żandarmerii czy tam oddziałów kozackich, że ci robotnicy wiecowali i sobie nic z tego nie robili. I można powiedzieć, że jest masę całych przykładów pokazujących, jak strajki wprowadzają po prostu instytucje, no to byśmy cię określali jako polityczne, czyli wiece, masówki, dyskusje, formułowanie żądań, domagano się wolności stowarzyszeń, domagano się wolnych wyborów do istotnych ciał jakby pracowniczych, czy do przedstawicieli pracowniczych, to do samorządu, jak i związków zawodowych i tak dalej, czy formułowanie wizji kolektywnego jakby zarządzania procesem produkcji, bo to też się zdarzało, że analizowano co, jak robotnicy mogliby to przejąć. To wszystko się działo w trakcie strajku, więc strajk nie miał tylko znaczenia takiego merkantylnego, finansowego, lecz też miał po prostu takie znaczenie duże przy tworzeniu się, czy tam prawo do zrzeszania się, na przykład robotnicy wiejscy w Wielkopolsce zaraz po I wojnie światowej po prostu wbrew obowiązującym przepisom tak naprawdę tworzyli związki zawodowe i nikt już potem tego prawa nie mógł odebrać po prostu. Stworzyli jedno z największych
wówczas organizacji związkowych w Polsce i nikt już potem tego nie zakwestionował, chociaż jakby pod względem prawnym nie było to takie oczywiste. Więc to jest jakby jedna kwestia. No i druga kwestia, to się nikt nie zastanawia tak naprawdę dla każdego z nas indywidualnie, co oznacza, znaczy strajk, czy udział w strajku nie jest jakby dyskutowany jako taką element, nazwijmy każdego z naszej biografii, czy naszej tożsamości. I ja się nawet sam zastanawiałem, nie, że nigdy tak o sobie, jako o swoim życiu nie myślałem, a przecież brałem w kilku rzeczach, które wydarzeniach, akcjach, które mógłbym nazwać pierwszym strajkiem. I pamiętam, kiedy był ten pierwszy strajk, w sumie dobrze, to jeszcze byłem w liceum i to był dla mnie zupełnie przełomowy moment. I dobrze byłoby może właśnie mówić o takich sytuacjach, kiedy dla ludzi to jest kwestia tożsamości. Dla mnie to była. Ja nigdy o tym nie rozmawiałem, to pierwszy raz teraz to opowiem. No to jest taki moment, kiedy to było po wprowadzeniu stanu wojennego. Najpierw szkoły średnie nie funkcjonowały, potem już było to, że wszyscy wrócili do szkoły i ja wtedy byłem w trzeciej klasie szkoły w Ogólniaku i z jakichś powodów, nawet nie wiem jakich, zorganizowano, znaczy wiadomo, że akurat w Ogólniaku, przynajmniej w Poznaniu, to była taka sytuacja, że większość osób, no to były osoby, to byli chłopacy, znaczy dziewczyny, mniejszość to byli chłopacy, oni zebrali całą naszą grupę z różnych klas, no i wywieźli nas do jakiegoś magazynu, gdzie mieliśmy po prostu, to był stan wojenny i tak dalej, przyszły jakieś tam dary, chyba z Bułgarii dokładnie, jakieś paczki takie żywnościowe dla Polaków, że tu niby ten wojsko na ulicach i to się z tego, no i to było oczywiście zorganizowane przez państwo, tutaj to wszystko było ułożone, no ale nas tam po prostu wysłali. No i my żeśmy te paczki przerzucali na samochody, no i żeśmy tam pracowali. No i jedyną wartościową, taką prawdziwie wartościową rzeczą w tych paczkach była chałupa w puszce. I najpierw było tak, że tam po prostu przychodzili ludzie i tam jacyś pracownicy, a potem to pobierali, to była jedna chałupa, druga i tak nikt nic nie mówił. Ale potem to zleciała się jakaś ekipa z jakiegoś biurowca czy z czegoś i zaczął się taki totalny szaber. Czyli odpierali wszystkie te kartony i wyciągali tylko tą chałupę i ładowali do siatek. No i ekipa tak się wkurzyła na to, co zobaczyła, wszyscy kompletnie zdębieli, nie? Że po prostu nie mieli kompletnie, co się dzieje, nie? Czy tu nagle my nosimy te kartony, a tu wszyscy się rzucili na te kartony i po prostu je kompletnie rozbebeszają. I to ci biurowi, jacyś szefowie i dogłaczają się robotnicy i tak. No i żeśmy ogłosili strajk. To był kilkugodzinny strajk, była wielka, wielka afera, bo się ta ekipa, która nami niby zawiadowała, się po prostu wystraszyła, bo myśmy powiedzieli, że nie będziemy pakować i że w ogóle to jest z tego. I próbowali nas przekupić, potem dali nam każdemu ten karton z tym jedzeniem, z tymi chałwami. My żeśmy to nie chcieli wnieść do autobusu, ten autobus nie mógł odjechać, to potem złamali dwóch naszych i ci wnieśli to do autobusu. No to potem żeśmy stwierdzili, że przecież nie oddamy tego, jak już wnieśli, to żeśmy to wynieśli z tego autobusu, jak już podwieźliśmy po szkołę, żeśmy rozdawali, pamiętam taka sytuacja, żeśmy ludziom rozdawali, mówiliśmy, że to podziemnej solidarności, żeby było tak na złość wszystkim. Więc no właśnie, ja myślę, że potem brałem tam w kilku innych takich akcjach, ja myślę, że to ważne też właśnie patrzeć właśnie pod kątem, jak nas takie akcje i strajk jest takim, myślę, mocnym doświadczeniem tak naprawdę. No wiesz, to a propos takich protestów właśnie szkolnych, to nie jest interpretowane jako jakieś działanie protestowe, czy takie pseudostrajkowe, to budzi Wagarowicza w latach 90. W latach 90, to z mojej praktyki, w latach 90. Na początku ten dzień Wagarowicza nie był akceptowany przez nauczycielstwo i przez nauczycieli, przez dyrekcję szkół. I trzeba było po prostu namówić ekipę z klasy, bo wiadomo, że była część kujońska, która raczej nie. Część takich tam no, wariatów jak ja, że oczywiście od razu na tydzień. A część takich penerów, którzy z zasady nie przychodzili do szkoły. Oni mieli dzień Wagarowicza po 2 albo 3 tygodnie po prostu, więc dla nich... Ja nie miałem takiej perspektywy, no bo byłem z innej rodziny, ale ten... Więc generalnie trzeba było to po prostu zaciągnąć tą całą klasę, wyjść i jeszcze zorganizować coś ciekawego.
Bo nas tym ciekawym to było wyjście na do tego, do zacząć szło do parku tego na Sołacz, do parku Sołackiego, żeby tam nie by było najciekawiej. I przecież na początku lat 90. po pierwsze trzeba było się samemu zorganizować w ramach klasy, przekonać tą klasę, a po drugie w wielu miastach, szczególnie w Warszawie, były zadymy w Dzień Wagarowicza. I to były duże zadymy, takie załóżmy na pod, pamiętam, w jednym roku było to gdzieś tam w telewizji wszędzie, były przewrócone samochody pod, na Nowym Świecie i pod, na tym placu pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. I to było co roku, po prostu był przypał. I ta presja była tak duża, jakoś wydaje mi się, że oddolna ona była, nie wiem czy ona była w jakiś sposób inspirowana, czy sterowana, nie wiem, czy przez może jakieś gazety uczniowskie, czy przez coś, nie wiem. Ale i w ostateczności doszło do tego, że już Dzień Wagarowicza zaczął być akceptowany i zaczęto jeszcze go po prostu jakby celebrować, w tym sensie, że zaczęły się robić imprezy po prostu miasta. Tak, dlatego, że zresztą na Chwaliszewie były imprezy w Poznaniu, gdzieś tam w połowie już lat 90. czy pod koniec, były imprezy, bo były koncerty normalnie na Chwaliszewie, tam w Starym Korycie Warty. Po prostu gdzieś tam Bichcyc grał, coś tam po prostu tego, czy anarchiści też demonstracje robili w Poznaniu, ale to masz ewidentnie taki ruch po prostu, wiesz, imprezowy tak naprawdę, znaczy protestu, ale też z drugiej strony przeradzający się w imprezę i już żądanie imprezy, żeby ta impreza była organizowana przez władze albo przez szkoły. Ja nie wiem, jak to jest teraz w szkołach, czy to jest, ale chyba już jest, to jest jakby akceptowany dzień wolny z organizowanymi atrakcjami przez szkołę, tak mi się wydaje. Nie? Co? No nie wiem, ja nie wiem. No ja też nie wiem, ale wydaje mi się, znaczy nie wiem, jak to jest w praktyce. To był inny dzień, to był pierwszy dzień wiosny. No czyli 21, to właśnie ten dzień. Nie, to nie będzie 16. Nie, to był 21. No i się zapomniałem wam pokazać, no jest, to jest jakby z Google Maps, jest, to jak dzisiaj wygląda. Tam w tym kółku to jest właśnie ta kantoria. To jest ten budynek ten drobiec, cały czas? Tak. I on jest odremontowany, on jest jakby na tyle, jak widzicie tutaj po prawej stronie jest Centrum Ekologii, wejście onkologii, a tu od tego jest zasłonięty ten teren i ta wieża z tym zegarem jest zasłonięta przez taki budynek przy przystanku na Strzeleckiej, no tak, to jest blok Łąkowa. Po prostu. No tam jest taki dom. Jak to można, teraz tam mówię, jakaś budowa była tutaj, ale to można po prostu spróbować tam wejść i spróbować tam zajrzeć i tam będzie widać. To wszystko, co tutaj widzicie na tym zdjęciu, no to właśnie jest jakby były, tu był były zakład po prostu na Strzeleckiej, tu była fabryka. Fabryka. A jakieś budynki oprócz tego kantoru z tą wieżą zegarową się tam zostało? Nie, nie, tylko to jest jedyne. Bo tam takie hangarowe bardziej były, nie polskie. Tak, wszystkie te takie... Były takie lekkie konstrukcje bardziej były, nie? Znaczy one nie były takie do końca lekkie, nie? No. One tam były, jakbyśmy tam zobaczyli, o tutaj widzisz tam te fasady. No takie tutaj, trochę szerokie, nie? Z cegły. No ale generalnie okay, to tam, to nie, bo to były też tam piece i tak dalej, tam były jakieś też, no taka obróbka też cieplna, jakaś kuźnia, więc to nie były takie... Ale widać, to się zmieniło, nie? Że to w ogóle wszystko, jakby to było wyżej, to było niżej? No to też takie złudzenie, nie? No bo myślę, że nie, tak, nie, to, nie, tak, nie. Tak to wygląda. Jeszcze jeden, miałem taki slajd, żeby wam pokazać na osi czasu, jakie były strajki i większe protesty w Cegielskim przez te... przez te 150 lat, tutaj wszystkie jakby odnotowałem. Jak widzimy, największa tak naprawdę to był w okresie międzywojennym, gdzie było aż 10 różnego rodzaju protestów i strajków w przeciągu 20 lat. No stąd było zadyma. Też takim silnym okresem w Polsce, o czym się też mało mówi, to teraz takie są nowe publikacje na temat całego ruchu strajkowego zaraz po zakończeniu II wojny światowej. To też się o mało o tym mówi. To było, akurat Poznań nie był tutaj najważniejszy, najwięcej było w Katowicach, czy tam w województwie katowickim i łódzkim, czy w samej Łodzi. W Łodzi to były nawet strajki powszechne, wybuchały zaraz po II wojnie światowej. Więc no, więc tutaj jak to widzicie. No nie wiem, to jakieś pytania, to mamy jeszcze może chwilę, to jakbyście... Ja mam pytanie, znaczy jakby oni tam postulowali, żeby mieć tę wypłatę raz w tygodniu, a nie dwa razy. Co to im dawało? No wtedy, znaczy... No po pierwsze, wiesz, znaczy tam generalnie rzecz biorąc, robotnicy kiedyś nie mieli w ogóle żadnych jakby oszczędności, nie? W związku z powyższym i też wiele rzeczy było rozliczanych w systemie tygodniowym, to znaczy też tak na przykład patrzyło się czynsz. W związku z powyższym często było tak, że oni dostawali tam jakieś, na przykład musieli żebrać o jakieś
jakieś zaliczki, żeby tam się, nie wiem, opłacić coś i tak dalej. I generalnie była tendencja do tego, żeby po prostu mieć płacone jak najczęściej, czyli na przykład raz przynajmniej w tygodniu, a nie raz na dwa tygodnie. Aha, bo ja rozumiem, że to chodzi, że było po prostu dwa razy w tygodniu, a miało być raz, a to chodzi raz na dwa tygodnie. No, raz a na nie, dwa. No to się Jarek przejeżyczył, bo tak powiedział. Aha, tak dwa razy w tygodniu. Nie. Chodziło o to, że było. Okay. A, to się przejęzyczyłem. Chodziło o to, że najpierw były wypłaty były raz na dwa tygodnie, a chodziło o to, żeby były raz na tydzień. Po prostu, żeby co tydzień wypłaty. Tak, patrząc abstrakcyjnie, nie, bo do kontekstu nie znamy, to tylko po prostu patrząc na wyniki tego strajku, no to był przegrany, nie? W tym sensie, że nie było podwyżki, z drugiej strony obniżono wymiar czasu pracy, co teoretycznie powinno się przełożyć na to, że praca mogła być intensywniejsza, a w ostateczności, jeżeli byłaby mniejsza produkcja, no to można byłoby prawdopodobnie, nie wiem, no to jest w zależności od układu maszyn pewnie, ale może było tą jedną godzinę, po pierwsze nadrabiana była godzina większą intensywnością pracy, prawdopodobnie możemy wnioskować, a może jeszcze można było nadrobić zaciągiem większej ilości pracowników do tej produkcji, nie? Więc w ostateczności, a pewnie to wypłacanie raz na dwa tygodnie, no może jakąś płynność finansową, znaczy raz na tydzień, może jakąś płynność finansową ograniczyło, ale więc tak patrząc abstrakcyjnie, no to tutaj, gdyby rzeczywiście była ta podwyżka, to o tyle by miałaby ona sens, że ona by po prostu trochę zniwelowała tą kwestię skrócenia długości dnia roboczego, nie? O tą godzinę. No i po pierwsze, no i byłaby realnie jeszcze podwyżką dodatkową, nie? Więc to by była realna strata. No ale to tylko abstrakcyjnie, bo nie wiadomo, czy to był w dłuższej perspektywie przegrana, no, czy bardziej, wygrana, nie? Tym bardziej, że akurat, bo cały ten protest był, że tak powiem, na fali jakby no, wzrostu produkcji i zatrudnienia, nie? Czyli, że potrzebne było dużo rąk do pracy i tak dalej. Natomiast kilka lat później, w połowie lat 70. XVIII wieku wybuchł kryzys i to się przełożyło na przykład, że już potem kilka lat później na przykład mamy pierwsze z kolei doniesienia, może nie pierwsze w ogóle, ale pierwsze takie związane ściśle jakby z działalnością przemysłową, bo wcześniej też wybuchały jak na przykład, nie wiem, rozruchy głodowe i tak dalej, ale bezrobotni. No to też wtedy dopiero pierwszy raz jakby są takie odnotowane rozruchy bezrobotnych i tak dalej w latach, w drugiej połowie lat 70. XIX wieku. I no właśnie, także ten okres prosperity, który ci robotnicy wykorzystali. Zresztą w tym samym, zaraz po tym strajku w Cegielskim natychmiast wybuchły, też troszeczkę wcześniej wybuchły, ale też zaraz potem też wybuchły w innych branżach strajki. I to był taki w ogóle okres, kiedy tych strajków po prostu było więcej. A cały okres wcześniejszych dwóch dekad, to jak zresztą widzimy na tej osi czasu tutaj, tutaj nie widzimy, bo jak wcześniej od założenia zakładu w 1846 roku do tego pierwszego strajku właściwie nie ma odnotowanych żadnych strajków i to w całej Europie się uznaje, że to był taki okres względnego spokoju klasowego. Po wiośnie ludów, że po prostu doszło do sytuacji, kiedy tych różnego rodzaju konfliktów klasowych było mniej. Że wiosna ludów, tam były na przykład strajki na kolei, również w Wielkopolsce, takie dosyć, nawet takie starcia z wojskiem jakieś i tak dalej. Także miały taki bardzo gwałtowny przebieg i były te rozruchy głodowe, to była ta zraza ziemniaczana, która dotarła też przecież do tutaj na nasze tereny, tutaj też nie tylko to Irlandia ucierpiała. Jakby też były też problemy z plonami, znaczy była klęska nieurodzaju i tak dalej. To po prostu były bardzo takie burzliwe lata i potem nastąpił taki okres względnego spokoju. Więc no, faktycznie nie wiadomo, jak oceniać ten strajk z 1872 roku, no ale faktem jest, że ta kwestia godzinowa pozostała. I generalnie zakłady Cegielskiego nie uchodziły za najgorszy zakład pracy, zdaje się, w Poznaniu. Także te inne zakłady pracy były jakby bardziej
Chociaż nie wiadomo, czy to nie jest też kwestia jakby no, takiego przekłamania też historycznego, znaczy, że... Prawdopodobnie prasy cygielskiego. No tak, że taka legenda, tak. która jakby no, ten zakład, że tyle lat i to i tak dalej, że to niektóre jakby treści no, nie przebijają się, nie? Więc na przykład, no ale też nie chciałbym tam przebijać. Polski pan lepszy niż niemiecki. A bo to mówiłeś jeszcze o innych fabrykach, które zatrudniały około 300 pracowników, to były razem w Bractwie Cegielskim, to były największe koncentracje proletariatu w Poznaniu, czy... Nie, no właśnie długo właśnie też utrzymywano w PRL-u, że ten Cegielski to taki ewenement i że to największa fabryka była i tak dalej. Metalowe, no to wszystko były metalowe, nie? Rzeczy, metalowe. O których ty wspomniałeś. Proszę? Te fabryki, o których ty mówiłeś, to były metalowe. Ale nie wiem, czy były jakieś większe, załóżmy, nie. No właśnie potem się okazuje, że jak się dokładnie bada, to się okazuje, że to nie była największa koncentracja, że to niekoniecznie. I tym bardziej, że właśnie od momentu, kiedy przyszedł tam ten Stefan Cegielski, tak, czyli tam od 1880 roku, Cegielski przyzywa stagnację i rozbijają się lepiej inne fabryki i dorównują mu momentami prawie, że prawdopodobnie w zatrudnieniu, chociaż tych danych tak łatwo nie jest uzyskać. Natomiast co do na pewno największą koncentracją robotnic były zakłady produkcji papierosów. To była firma Patria, której siedziba mieściła się na Staszica. Jest tam takie dwie kamienice, jedna z niej teraz tam lokal ma WSL i tył cały ten, taki teraz prawie tam jest plac, to teraz tam widać nawet część tych zabudowań poprzemysłowych została. Odciągnący się do ulicy Polnej, to był cały teren wielkiej fabryki cygar i papierosów, Patria, która zatrudniała w szczytowym momencie no po prostu dużo więcej osób, bo się mówi tam, nie wiem, o 600 na przykład, ona też miała takie różne, a nawet więcej, nie, tam nawet ponad, chyba nawet ponad, już teraz nie pamiętam, nie chciałbym tam tutaj przekłamać. Już tyle tych liczb, to już tam może za dużo, ale generalnie rzecz biorąc ona była dużo większym i na przykład inną taką fabryką, która też zatrudniała 500 osób z kolei, ale to było też na przełomie już trochę później, bo na przełomie XIX i XX wieku, ale kiedy Cegielski właśnie cały czas miał te 300 osób, to były Milcha, to z kolei jakbyście stanęli na Staszica, i byście stanęli z tyłem do Szamaszewskiego, a przodem do Dąbrowskiego, no to akurat byście patrzyli na kiedyś tam na u wylotu tego Staszica, no a wcześniej tam były zakłady Milcha, one były ogromne, to były zakłady chemiczne, które sięgały Goplana po drugiej stronie, jakby rozumiecie, tak, że tam od strony toru Goplana to była częścią właśnie zakładów Milcha. I tam na przykład wybuchł taki duży strajk, o ile dobrze pamiętam, w 1907 roku. I oni zatrudniali, znaczy te zakłady zatrudniały około 500 osób i to też było duże skupisko jakby robotników, znaczy do takiego zakładu robotniczego. I też jakby to też jest ciekawe, że na przykład o tym prasa, na przykład Polska o tych zakładach też dużo pisała, bo Milch, znaczy te zakłady po prostu to był kapitał żydowski, w związku z powyższym przy tym antysemickim nastawieniu w Poznaniu, które było dosyć silne, no po prostu akurat prasa ta zachowawcza, która tam się w ogóle za każdym razem rozpaczała, jak były jakieś strajki, czy jakiś socjalizm, to w ogóle to była tragedia, to jak tam wybuchł strajk, to tak naprawdę sympatyzowała po prostu z tym strajkiem. I tamten strajk u Milcha skończył się dosyć dużym sukcesem, tak naprawdę, bo cała jakby ta opinia publiczna też polska po prostu kibicowała trochę temu strajkowi. Więc to też taki ciekawy przypadek. Więc było więcej tych zakładów pracy i Cegielski długo nie był największym. Cegielski największy to był wówczas, kiedy uciekli Niemcy po pierwszej wojnie światowej. Niemcy zaczęli masowo wyjeżdżać. Kiedy byli przed pierwszą wojną światową 40% ludności w Poznaniu to byli Niemcy, to potem w czasie okresu międzywojennego Poznań był najbardziej jednorodnym narodowościowo miastem. 90 kilka procent to byli Polacy.
wszyscy niemal Niemcy, to jest dziesiątki tysięcy, wyjechało z Poznania, uciekli po prostu z Poznania i uciekli również właściciele fabryk, uciekli w dużej części również zgermanizowani Żydzi. I wszystkie te fabryki, jak należy się domyślać, metalowe, na Wilcie głównie ulokowane, wykupili po prostu, udziałowcy Cegielskiego, Cegielski kupił. I wówczas Cegielski zaczął liczyć 2-4 tysiące, no w szczytowym okresie, w okresie międzywojennym zatrudniał 7 tysięcy osób. I dopiero wtedy tak naprawdę, dzięki temu jakby masowemu egzodusowi Niemców z Poznania, przyjęciu tych zakładów pracy, Cegielski stał się wielką jakby fabryką. I jakby ta centrum tej produkcji przeniosło się całkowicie na Wildę. Gdzie był jeszcze inny duży zakład pracy na początku XX wieku funkcjonujący, to były warsztaty kolejowe, które na przykład zatrudniały 800 osób i też tam były ciągle jakieś... Tam gdzie ZDTK? Tak, to jest teraz ZDTK, to był ZDTK. Tak. I to z kolei najbardziej znany protest pracowników warsztatów kolejowych, potem to jest ZDTK, to właśnie te wydarzenia z kolei też z kwietnia, ale 1920 roku i te zamieszki pod zamkiem, gdzie tam zginęło 9 robotników. To jest następna taka historia, która to akurat jest dosyć znana. Więc tych fabryk było kilka, ale tak naprawdę cechą charakterystyczną poznańskich, ale głównie wielkopolskiego jakby klasy robotniczej, bo było jej duże rozproszenie. I to był mankament, który po prostu doprowadzał do sytuacji, że tych akcji strajkowych czy takich silnych związków zawodowych przed I wojną światową było mało i tu na przykład też wpływy ruchu socjalistycznego nie były za duże i tak dalej. No jednak właśnie mało zindustrializowanego Poznań zawsze, nie stosunkowo. No tak, do pierwszej wojny światowej, i generalnie rzecz biorąc produkcja była rozproszona. Znaczy w poznańskim, wbrew pozorom, było dużo pracowników najemnych, ale pracowali głównie w takim, nazwijmy to, fabrykach, cegielnie, gorzelnie, browary, tartaki, słodownie, i jeszcze wiele innych fabryk, które były po prostu ulokowane w dobrach jakby szlacheckich, były w folwarkach, po prostu na wsi. I to było wszystko rozproszone. Było dużo robotników, ale rozproszonych po wsiach. I oni pracowali w tych zakładach, cegielniach, większych lub mniejszych. I właśnie u nas nie było, w Poznaniu też nie było takiej klasycznej burżuazji, tylko była taka ziemska burżuazja, można powiedzieć, ziemsko-burżuazyjna. Nawet niektórzy historycy tak to traktują, że ziemiaństwo wielkopolskie odegrało rolę burżuazji, że tak naprawdę były te fabryki, oni dysponowali, zarabiali głównie na czym zarabiali? No właśnie na produkcji dóbr masowych i to też jest taka ciekawa też dyskusja mogłaby być. To były głównie tak, alkohol, 90 ileś procent przetwórstwa alkoholu, gorzelni, należało po prostu do ziemiaństwa i to był po prostu największy zarobek na tym, a drugim to był po prostu tytoń. I to był następny wielki, chociaż tutaj było bardziej to rozproszone, już nie była taka dominacja ziemiaństwa, ale produkcja jakby papierosów, to była kolejne po prostu wielkie dochody, które doprowadziły też do rozwoju tej warstwy i tej klasy społecznej, która tutaj po prostu tak naprawdę rządziła. To tak. A jaka była skala zatrudnienia pracowników w rzeźni? Wiesz co, to września nie ta rzeźnia, która właśnie jeszcze a propos tego Chwaliszewa, może to tutaj jest to Chwaliszewo, to tam właśnie Chwaliszewo też było centrum produkcji mięsnej, tam były jatki wszystkie, tam była ubojnia, tam była targ zwierzęcy pierwotnie. I tam była też ubojnia, taka stara, średniowieczna, która została zlikwidowana, nad Wartą, ona była nawet po naszej stronie Warty, tutaj po stronie od miasta.
Natomiast ten zakład, który my znamy jako starorzeźnia, to on powstał w 1900 roku i to była pierwsza nowoczesna fabryka tak naprawdę według takich standardów. Znaczy generalnie Fordyzm zaczął się w rzeźniach, a nie od produkcji samochodów, tylko od uboju. Ponoć nawet Henry Ford był w rzeźni, jak zobaczył, jak się rozkłada tusze świńskie i krowie, to stwierdził, że można by było tak samo produkować samochody, tylko w odwrotnym cyklu, czyli trzeba to wszystko składać. I że w ten sposób cała ta linia montażowa powstała właśnie na tej zasadzie. I te nowoczesne rzeźnie powstawały przez cały okres. Jedna z pierwszych powstawała w Wiedniu i to powstawały głównie w Europie właśnie środkowej, w Niemczech, w krajach niemieckojęzycznych, również we Francji. I to były pierwsze tak naprawdę nowocześnie stworzone, przemyślane jako linie nie montażowe, tylko linie ubojowe, tak? Te linie po prostu, jak to się mówi, noży się te mięso, po prostu rozdziela te tusze i to wszystko było na takich wysięgnikach. To było wszystko tak dosyć sterylnie nawet pierwotnie. Te jatki wcześniejsze, te ubój, to w ogóle jakaś tragedia była. I to wszystkie, to wszystko było po prostu w ten sposób zorganizowane. Ale ta rzeźnia na samym początku, w tym 900 roku, zatrudniała prawdopodobnie nie więcej niż 100 osób. To też się wiązało też z nowoczesnym, że ona jest na przykład przytulona do garbar, gdzie była ta właśnie, jest tam cała ta rampa, dowożono 50% zwierząt, dowożono jakby koleją. Te zwierzęta musiały być dowiezione jakby na czas, to jest też just in time, tak, to nowoczesna. Ta zasada też ona się datuje od tamtych czasów, bo zwierzęta po prostu chciano jak najszybciej ubić, żeby jak najkrócej czekały. Nie tam ze względów oczywiście na cierpienia tych zwierząt, czy tam na to, żeby zaoszczędzić tego cierpienia, tylko chodziło o to, żeby je nie karmić, bo to był po prostu pod koszt byłby większy. Więc chodziło, to była cała po prostu już logistyka, trzeba było te zwierzęta w odpowiednim czasie dowieźć. Tutaj musiało być już to wszystko przygotowane, te zwierzęta pędzono do tej linii ubojowej, no i to ubojowo. A z drugiej strony, bo wiemy na przykład, krowa to 50% to odpad, tak? Świnia podobnie. Więc do ogromnej ilości, to było masowy ubój, to w średniowieczu tego nie funkcjonowało, więc trzeba było te odpady poubojowe, trzeba było też utylizować, co z nimi robić. No to właśnie pakowano z powrotem i gdzie one jechały? No do Milcha, do zakładów chemicznych, które produkowały z kości to nawozy, kleje i tak dalej, nie tylko z kości, różne rzeczy przetwarzali. To jest na przykład taki opis, że tam, nie wiem, robotnicy nad kadziami, gdzie właśnie wytworzono prawdopodobnie z kości wytwarzano klej albo coś w tym stylu w każdym razie. I mówili, że oni o tym, jest taki opis dramatyczny tam z początku XX wieku, gdzie oni zostali tym odorem, tak jak tam pisze dziennikarz, odurzeni w ten sposób, że tam dwoje padło trupem od razu, a dwóch następnych było tam niezdolnych do pracy już na zawsze, nie? Że po prostu totalna. Więc generalnie że oni chodzili w takich maskach i tak dalej, był się pył, w ogóle całe te Milcha, te zakłady, gdzie teraz tam są te budowa, gdzie to gdzieś była dokoplana, no to były takie skażone zakłady, oni tam chodzili w takich maskach, tam szybko ludzie umierali i tak dalej, to była bardzo ciężka praca. No i generalnie rzecz biorąc, te rzeźnie, to był taki nowoczesny jakby konglomerat cały, potem jeszcze doszły, bo to były dwie. Cały nawozy właściwie w Wielkopolsce produkowały dwie fabryki. To było Romana Maja na Starołęce i tego Milcha, które zostały potem przeniesione do Lubonia. Zakłady Lubonia to są były zakłady Milcha. Trzeba było je rozbudować, no to je przeniesiono do Lubonia. No i po prostu no i to była taka jakby maksymalna to rzeźnia, tylko nie była największa rzeźnia, znaczy powstawały większe, ale w Poznaniu tak to wyglądało, no i ale ponieważ to była taka nowoczesna jakby instalacja, ta rzeźnia, no to po prostu tam nie potrzeba było aż tak, bo bardzo zmechanizowana, więc nie potrzeba było tylu robotników. I jeszcze co ciekawe, tam później, tylko nie wiem dokładnie w którym momencie, ale na pewno w okresie już międzywojennym, tak to już na 100%, to było tak, że tam był też outsourcing, czyli na przykład chłodnie były podnajmowane tam innym firmom i tak dalej, także nie wszystko
jakby nie wszyscy byli pracownikami rzeźni, ale tak naprawdę ten obszar tam skupiał różne inne firmy, które też tam dzierżawiły jakieś kawałki tego procesu produkcji jakby mięsnej. Więc to jest generalnie też bardzo ciekawa sytuacja. To jest bliskość tej garbarni, nie? Była też przypadkowa po prostu odległość garbarni od rzeźni. A nie, nie wiem, czy wiesz, to poznałem chyba nie było garbarni, nie? No, na garbarach. Garbara, nie? No tak, to była produkcja rzemieślnicza. No tak, tak, ale jednak myślę, że. No tak, no znaczy, tak, znaczy jak ta była rzeźnia średniowieczna, to, że, to też tam była ulokowana, czyli wszystko, co dotyczyło zwierząt, było wzdłuż jakby ulicy Garbary i na Chwaliszewie. Wszystko, wszystko. Ulokowana tak przy tym węźle kolejowym, że to było jakby istotne, że zwierzęta były przywożone koleją i od razu były te ładunki jakby rozładowywane na miejscu. Ale powiedz, jaki udział miały w tym transporcie na przykład mosty, czy na przykład, nie wiem, most Rocha, jakoś tak, nie wiem. Nie, no, to nie. Nie, no to znaczy, część było, to był znaczy przewóz zwierząt w średniowieczu było tak, że to były zawsze przepędy zwierząt, czyli zawsze zwierzęta na swoich, mówiąc tak obrazowo, na swoich własnych nogach były gonione i wtedy na przykład kluczowym znaczeniem w tych miastach były, rzeczy musiały być takie tereny, to się tam nazywało na przykład stegny, nie? Takie znane, albo jest kilka takich nazw, które w miastach są znane, gdzie po prostu wygon na przykład. Nie? No to są właśnie tereny należące do miasta, gdzie można było te zwierzęta trzymać aż do uboju, ewentualnie do dalszego odsprzedania. Natomiast jak wybudowano nowoczesne rzeźnie, no to zakładano, że się nie będzie trzymało w obrębie miasta zwierząt. I generalnie trzeba było je przewieźć koleją i to się odbywało tylko tą trasą, jakby jak są garbary. Jest dworzec Garbary, oni mieli tam swoją własną chyba rampę i takie swoje własne tereny. No i te zwierzęta przyjeżdżały. Ale część tych zwierząt była dowożona też kołowo, ale no pojazdami innymi. Też nie wiem, końmi, tam nie wiem, tam typu, że tam nie wiem, kilka prosiaków na wozie, który ciągniony był przez konia i to przywożono też. Więc to w różnych okresach też ten proporcje przewozu kolejowego do przewozu kołowego, takiego innego typu, też były potem samochodowego, też były różne. W każdym razie, bo też kolej nie była też takim najtańszym, ale, no ale przewożono, to kolej odegrała tutaj kluczową rolę, to miała, żeby. Zresztą te zakłady, o których wam mówiłem, Cegielskiego, które ze Strzeleckiej przeniesiono na Krańcowo, to właśnie jednym z głównych ponoć motywów tego przeniesienia było to też, żeby były ulokowane blisko linii kolejowej. Teraz to te zakłady, ten pomysł, no to jest koło Poznań Wschód, dokładnie, no. Poznań Wschód. A z kolei te zakłady, co widzimy, zakłady metalowe, ten był Cegielski i te warsztaty kolejowe, no to wzdłuż tej właśnie linii, no tej blisko jakby dworca i wzdłuż tej linii na Wrocław, tak, to była jedna, to po prostu kolej wtedy zaczęła odgrywać na przełomie XIX-XX wieku odgrywać kluczową rolę, no, z przewozami, dowozami. Natomiast jeszcze Milch był z kolei no, na Jeżycach, też przy tej linii miał swoją odnogę, miał swoją bocznicę kolejową też, żeby po prostu przewożono po prostu te wszystkie no, w workach, te wszystkie produkty, które oni robili, czy tam po prostu ta kolej obsługiwała też te zakłady Milcha. No wydaje mi się, a propos kolei, bo mój dziadek był kolejarzem, ale dostał pracę, on z Gniezna akurat się przeniósł do Poznania i zamieszkał na ulicy Żelaznej. I tam te tereny, tak teraz jak mówiłeś, tam jest dużo browarów, dużo piwa, dużo tam były rolnicze tereny, mielochy, tak, tam miały jakieś swoje. Szczerze nie wiem, gdzie jest Żelazna. Tam ci teraz jest browar? Kobyle Pole. A, Kobyle Pole. Od tyłu, od strony zakaźnego. Jak można zakaźny, to już kolejowe budynki, nie? Wiem, nie? Już wiem. Ogromne tak naprawdę gdzieś tam te kolejowe takie węzły. Nie używane tam, że jedno nieużywane. Zabudowania, które są używane. Pytanie, czy one były bardziej używane w tamtych czasach? No tak, to znaczy
Był taki rozwój, że najpierw jakby dużą rolę odgrywała kolej, a potem taki nastąpił zwrot, znaczy i dużą większą rolę zaczął odgrywać ruch kołowy samochodami i tak dalej. To było też związane z cenami paliwa, no dziesiątkami rzeczy, to w ogóle było, że to było możliwe. I kolej, jakby patrzeć na gęstość, to jest trudne dla Polski to prześledzić, bo to względy też zmiany terytorialne, kraju i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, tak bardzo w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że cały czas sieć dróg kolejowych się, szczególnie w Wielkopolsce, bardzo była rozwinięta i w Śląsku była tak się mówi, normalnotorowych i wąskotorowych, ale też normalnotorowych, te normalne jakby. I ona się bardzo rozwijała. Rozwijała się też w okresie międzywojennym jeszcze, może nie w Wielkopolsce, tak, ale w ogóle w całym kraju. I tak do lat gdzieś 50. jeszcze trzeba było tam zniszczenia wojenne i tak dalej. W latach 50. nastąpiła jakaś stagnacja, a potem to na wszystko się zaczęło zwijać. I no i właśnie nastąpiły czasy po II wojnie światowej, to no z roku na rok, z dekady na dekadę coraz większy jakby udział transportu samochodowego, a już mniejszy udział transportu kolejowego. Oczywiście transport kolejowy cały czas odgrywa dużą rolę, ale powiedzmy sobie, że kiedyś jakby większe. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie te, to jeszcze jedną ważną cechą przy industrializacji Poznania, no to oczywiście to było wyniesienie całej produkcji poza, jakby jak najdalej, to było tak ciągle etapami, tak? Czyli najpierw te fabryki na przykład metalowe, tak jak na trasie Strzeleckiej, tam gdzieś tam na Główną, tam czy tam na Krańcową, sama nazwa ulicy wskazuje, gdzie to było, zostało wyniesione. Browar, no też browar był przecież przy, tam nie wiem, Ogrodowo, stary browar, tak? No to stary browar też został przeniesiony. Rzeźnia, ona też została przeniesiona, tak? No przecież to nie znikła ta produkcja, tak? To przecież to gdzieś indziej jest zrobione pod Poznaniem. To wszystko jakby było, Poznań był jakby czyszczony. A potem z następnego, no Wiklińsk, czy tam Patria, czyli ze Staszic, oczywiście zostało to wszystko zindustrializowane. Druga, Sarmatia, wielka fabryka papierosów, która była przy Wojskowej na Łazarzu, czy tam między Łazarzem a nie wiem, Waldem, jakby to powiedzieć. No też została wyprowadzona do Tranowa Podgórnego, tak? Tam prywatyzacja i wyprowadzenie. I cały ten przemysł został wyprowadzony sukcesywnie. Też Cegielski na przykład. Cała produkcja, znaczy nie cała, ale duża część produkcji zbrojeniowej została do Bolechowa. Tam były takie zakłady zbrojeniowe Prestak, a dzisiaj tam jest Solaris, tak? Na tym kawałku, który w latach 80. W 88 roku, w 1988 roku zostało to przeniesione z Cegielskiego, czy ewentualnie jak trzeba było nowe jakieś zakłady, na przykład odlewnicze miały powstać, to już nie budowano na Wildzie, tylko na przykład w Śremie powstały, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, taka koncentracja i oczywiście zmienił się zupełnie też skład społeczny Poznania, który przestał być też jakby ośrodkiem, gdzie dominowała klasa robotnicza, tak jak było w latach 50. czy 60. XX wieku, po II wojnie światowej. Tylko po prostu ta klasa robotnicza jest teraz rozproszona po całym terenie, dowożona właśnie tam do Tarnowa Podgórnego, do tych magazynów w Tarnowie Podgórnym, do Amazona, ale też do no właśnie to też, no część jest w obrębie miasta, to znaczy też są jakby na peryferia miasta, ale jednak w obrębie są, to są Volkswagen, tak, w dalszym ciągu Cegielski, chociaż tam 500 osób już tylko zatrudnia dzisiaj Cegielski. Bridgestone, to wszystko też jakby jest jakby, no to są takie już jakby na obrzeżach Poznania, ale nawet dalej, że to wszystko się i ludzie są dowożeni z całego regionu, jest proletaryzacja całego regionu, a Poznań jakby no przestał być takim jakby no miejscem zamieszkania proletariatu, czy tam robotników najemnych, bardziej to się jakby zupełnie inaczej to się wszystko poukładało, a w związku z powyższym przestał być też miejscem jakby takiego szczególnego oporu jakby robotników i ten opór też prawdopodobnie to będzie kwestia właśnie, że on będzie inaczej zupełnie przebiegał w przyszłości przy takim jakby kolejnym rozproszeniu trochę jakby, nie? Chociaż no zakłady tam, nie wiem, Amazon, no to wiadomo, że wpływa do 10 tysięcy, zakłady Volkswagena to nawet więcej, to czyli to są też takie gigantyczne. No, Cegielski w szczytowym momencie, nie licząc okupacji tamtych, tam taki no jakby okresu
okresu gospodarki wojennej, no to w latach 70. zatrudniał 21,5 tysiąca osób, to było najwięcej. Słuchajcie, chyba koniec, nie? Ja jeszcze jedno pytanie właściwie, to znaczy, musiałem zadać. Pytaj. Czy tą rodzinę tych Cegielskich, w związku z tym, co mówiłeś, czy ta rodzina Cegielskich charakteryzowała jakaś specyfika polsko-burżuazyjna? Bo mówię, że tam oni z Niemcami, że Niemcy rządzili w znacznym stopniu i że się układali też z Niemcami, a się to przedstawia jako po prostu taką polską burżuazję, nie? Czy oni po prostu mieli, czy ich biznes, bądź oni jako właściciele się charakteryzowali jakąś specyficzną polskością względem w stosunku, w odróżnieniu od burżuazji niemieckiej przykładowo. Znaczy generalnie rzecz, sytuacja, po pierwsze Poznań był jednak drobnomieszczański, nie? To znaczy, jeżeli tutaj była burżuazja, no powiedzmy, że Stefan Cegielski, tak, już tam jego majątek można było liczyć w setki tysięcy marek. Ale największe majątki na przykład w innych miastach burżuazji niemieckiej, to było wiele milionów marek. To w ogóle nieporównywalne. To była jednak z tej perspektywy, to polska burżuazja, poznańska burżuazja, to była po prostu no, średnia, co najwyżej. Nie chodzi mi o to, czy oni się czymś różnili od niemieckiej burżuazji. Po prostu mówię, poza, nie wiem, językiem może, którego używali. Poznaniu czy w ogóle? Nie, chodzi mi o tych cegielskich konkretnie. No tak, znaczy no, generalnie mówię to... Bo jest to tak przedstawiane, jakby oni byli polską burżuazją. Generalnie rzecz biorąc, tutaj też nie było w Poznaniu, nie było też jakby, żeby to porównać, nie było też wielkiej jakby niemieckiej burżuazji. To trzeba sobie jakby uzmysłowić. Natomiast sytuacja wygląda tak, że generalnie wszyscy i Hipolit, a szczególnie Stefan Cegielski, oni zawsze podkreślali tą odrębność narodowościową. Przy czym to było bardzo merkantylne tak naprawdę w dużej części, bo to było spowodowane jakby próbą obrony interesów swoich własnych. No bo po prostu duża część jakby no właścicieli ziemskich, którzy zamawiali u nich no te wszystkie aparatury, urządzenia, sprzęty, no to po prostu byli Polacy. I oni bardzo jakby przestrzegali to, żeby znaczy to ten rozdział był taki jakby preferowany, takiego tego podziału narodowościowego. Więc oni nie przypisywali sobie cech jakby burżuazji niemieckiej i na zewnątrz z reguły występowali jako obrońcy jakby polskości i tak dalej, przynajmniej deklaratywnie. Mieli interes w tym, żeby polscy rolnicy, żeby ci rolnicy polscy kupowali, znaczy tak. Raczej kupowali w związku z tym u nich, bo od Polaka po prostu. No tak, żeby to znaczy no ta zasada, która obowiązywała później w XX wieku, jeszcze przed I wojną światową, że każdy, jak to był swój u swego, tak? Czyli że Żyd kupuje u Żyda, Niemiec u Niemca, a Polak u Polaka. I to Polacy to bardzo prowadzili, bo po prostu mieli, może w samym Poznaniu nie dominowali narodowościowo, chociaż na przykład po przyłączeniu Łazarza i Wildy w obręb administracyjny Poznania, to Polacy zaczęli stanowić 60% mieszkańców Poznania, a reszta to właściwie byli Niemcy i tam gdzieś około 1% Żydzi. Ale na wsi to po prostu dominowali Polacy i polscy rolnicy też, i więksi, mniejsi. W związku z powyższym akurat to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, no to były kwestia konkurowania z wpływami, czy Kościół katolicki konkurował z wpływami ewangelickimi, a polska burżuazja, czy tam ziemiaństwo i burżuazja popierały ten Kościół i to była taka, no jakby to była taka unia, nie? To znaczy jeden z takich najbardziej znanych i wówczas funkcjonujący tak na urzędzie arcybiskupów, czyli arcybiskup Stablewski, pochodził z rodziny ziemiańskiej, znaczy oni wszyscy pochodzili z Gdynia, naprawdę z rodziny ziemiańskiej, był zaprzyjaźniony ze Stefanem Cegielskim i oni po prostu stanowili jakby jedną klasę społeczną, która tutaj miała rozliczne interesy. Również był ten interes no jakby tej hierarchii kościelnej,
która musiała zachować jakby no, swoje wpływy wśród ludności polskiej, żeby ta ludność się nie zniemczyła i nie przeszła na ewangelicyzm, bo to na wyznania ewangelickie, no bo to dla nich była konkretna, byłaby to kompletna katastrofa, więc tutaj te wszystkie walki też tam o język, naukę języka i tak dalej, w ogóle to nacjonalizm, który tu się rodził, no to właśnie to z tym i to nie było to związane z jakimś takim, jak Cieniarz przedstawia, że to jakieś takie dążenia samej ludności. Jeszcze w XIX wieku tego w ogóle tak nie było. Ta ludność ledwo mówiła tak naprawdę taką mieszanką polskiego i niemieckiego często. Zresztą przechodziła też przez szkoły niemieckie. To było dużo bardziej jakby skomplikowane. No w każdym razie generalnie rzecz biorąc ta polska burżuazja po pierwsze o pochodzeniu ziemiańskim i jeszcze o tym takim rysem polsko-katolickim jakby się trochę jakby wyodrębniała. A to jest trochę zgodne z takim już późniejszym endeckim właśnie solidaryzmem społecznym, nie? To co mówisz, że to jest trochę... jednak, tak, ale to jednak było założenie, że to jest polski właściciel. No i generalnie mają ten sam interes, co polscy robotnicy i ten interes się przekładał jakby nie na tle klasowym, tylko narodowym w sensie i tam jest to rozróżnienie dosyć silne, nie? Tutaj była trochę bardziej skomplikowana sytuacja, znaczy nawet na tyle się różniła jeszcze powiem ta polska burżuazja tutaj, ta w Poznaniu, że no niektórzy historycy mówią, że tutaj nie było w ogóle burżuazji. No, niektórych na przykład opracowaniach dodajcie się do tego, że w Poznaniu, czy na Wielkopolsce, czy czasami nawet na ziemiach polskich mówi się, że nie wykształciła się burżuazja. Kto by zyskiwał tych pracowników? Proszę? Kto by zyskiwał? No nie wiem, chyba pani ziemianie, nie? Że to po prostu była jakby klasa, wiesz, poszlachecka, tak nazwijmy to. Nie ma takiego pojęcia, ale generalnie tak można powiedzieć. Natomiast to, co ty mówisz, Mazi, to jest jeszcze jedna kwestia. To jest kwestia związana z tym, że dochodzi trzeci element. To znaczy byli tak. Byli pracownicy najemni, powiedzmy robotnicy rolni i robotnicy w mieście, przemysłowi, tak to nazwijmy. Większość była robotnikami rolnymi, nawet jeżeli pracowali w cegielniach, browarach, słodowniach i tak dalej, to byli robotnikami rolnymi. Byli ci właściciele ziemscy, czy ziemsko-przemysłowe też, którzy akcjonariuszami. Cegielski otworzył swoją fabrykę tak naprawdę i podtrzymywał tą produkcję dzięki wsparciu tak naprawdę kapitału ziemskiego. I to była druga grupa. A jeszcze miałeś trzecią grupę. Tą trzecią grupę to była szlachta drobna i średnia szlachta, która się totalnie pauperyzowała w tych warunkach kapitalistycznych na wsi połowieszczeniowej. Masowo tracili majątki i co mogli zrobić? Mogli się albo wynajmować jako zarządzający majątkami tym właśnie ziemiaństwa, to było tylko określona liczba rodzin, to była mała warstwa społeczna tak naprawdę ci ziemianie, którzy skupiali ogromną część ziemi i też tego przemysłu wiejskiego. I co oni mogli? Albo po prostu jako się zarządcy tych ziemi, tych majątków wynajmować, to mniejszość, a większość musiała iść do pracy najemnej. I jak tą pracę najemną? No najchętniej widzieli się jako pracownicy umysłowi. W handlu, w usługach, jakieś wolne zawody, dziennikarz, nauczyciel akademicki, nauczyciel w szkole średniej. W tym kierunku, tak na przykład jak Cegielski, jego ojciec zarządzał majątkami, próbował tam jakoś się ratować, bo kompletnie ruina, znaczy to kompletna bieda i Cegielski się próbował, w ogóle miał fatalne tam układy ze swoim ojcem, próbował jakby się z tego wydobyć. Jemu się akurat to względnie udało. Próbował właśnie najpierw zostać tym nauczycielem akademickim, czy tam nauczycielem w szkole średniej w Magdalenie, a potem po prostu, potem założył ten biznes i tak dalej. I to, a część tej szlachty się pauperyzowała. I co ona teraz wchodzi, ta szlachta, jak się pojawia, dzieci tej szlachty i tak dalej. Z tym swoim językiem, no tam jakąś taką tradycją, no wiecie mniej więcej, jaka to było background, jaki mieli. To oni te, ale chcą zarabiać, już nie mogą żyć z ziemi, nie mają swoich już folwarków, bo je sprzedali, stracili, odebrano im, bo mieli długi i w konsekwencji zostali tam adwokatami, dziennikarzami i tak dalej. I chcą w co wejść? Chcą w te miejsca wejść, które zajmuje im Niemiec i Żyd głównie Żyd.
Czyli chcą być w jego miejscu, chcą być tą drobną burżuazją, czyli chcą mieć swoje zakłady, chcą mieć drobny handel, to by chcieli wejść. Dla nich Żyd i Niemiec jest konkurentem, stąd antygermańskie i przede wszystkim antyżydowskie nastawienie tej grupy społecznej. Ale ta grupa społeczna wcale nie była nastawiona proziemiańsko, ona była też krytyczna. Jak jeszcze w latach, to ten antysemityzm, antygermanizm, on się tak kształtował sukcesywnie, ale na przykład w końcu wieku XIX jeszcze duża część tej grupy spauperyzowanych szlachciców i szlachcianek też, które też musiały zostać krawcowymi, część się po prostu proletaryzowała, po prostu szła do roboty jako robotnicy fizyczni. Natomiast oni się po prostu w konsekwencji oni po prostu zaczęli nadawać ton, to była duża grupa społeczna, która zaczęła właśnie szafować. Znaczy na początku oni w ogóle nie byli tak nastawieni i nawet są, oczywiście inteligencja zasilała też szeregi ugrupowań lewicowych i nawet na początku ten trend nacjonalistyczny czy narodowy i lewicowy, on się nawet zazębiał, ta polska lewica niepodległościowa i tak dalej, ale pod koniec już XIX wieku, a już na pewno od 1905 i od rewolucji 1905 jest kompletny rozłam. I ta polska szlachta narodowa, tak, o nastawieniu już nacjonalistycznym, ona nadaje tutaj ton, tak? Ona właśnie poprzez to, że jest dziennikarzem, że jest lekarzem czasami, że jest tam adwokatem, ale też jest po prostu pracownikiem umysłowym, pracuje w handlu, gdzieś tam w usługach, no to po prostu ona kształtowała jakby cały klimat, który był częściowo antyziemiański i co do zasady antyżydowski, antygermański i co do zasady antyrobotniczy. Antyrobotniczy. Dlaczego była różnica? Mówi, że on był często bardziej antysemicki, antyżydowski niż antyniemiecki. Jeżeli tych Żydów, jak mówiłeś, było 1% w tym okresie, Niemców 40%. To się też kształtowało. To jednak większą konkurencją byli Niemcy zdecydowanie, nie? Pierwsze, mówimy o Poznaniu, nie? To no. Znaczy jeszcze były tam. W innych rejonach tak to było inaczej, na przykład we tam Kalisz wschodnie jeszcze. No tam było więcej Żydów na pewno. Natomiast to po prostu, znaczy żydowskie, bo to zależy jak liczyć, to takie, jakby takie zagadnienia też no, z pogranicza jakby takiej kwestii też rasizmu, jak on się rodził, nie? No bo te antyżydowskie nastawienie, to też były trochę antygermańskie. A to dlaczego? Czyli jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku Żydzi stanowili istotny odsetek mieszkańców Poznania czy podpoznania. To było jeszcze powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt nawet procent. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku ten odsetek wykazywany jest mały. To są Izraelici. Głównie poprzez wyznanie judajskiego. To był jedyny główny wyznacznik, który oni podawali w spisach statystycznych. A dlaczego ich tak nagle ubyło? Bo oni się zgermanizowali. Znaczy duża część Żydów po prostu uważała się za Niemców. A Polacy, jak ci mówił, że jest przeciwko Żydowi, no tak, no to wiesz, to tak, to nawet jest tam na jakichś takich tam filmach też jest okresu tam jakby rozliczeń z nazizmem, że tam dla części Żydów to była w ogóle katastrofa, nie? Że oni tam walczyli w I wojnie światowej po stronie tam Niemiec i w ogóle uważali się za patriotów niemieckich i popierali nacjonalizm niemiecki i nagle po prostu się okazało, że oni są Żydami, nie? I że są po prostu, no i kompletna katastrofa, to też taka jakby no, tożsamościowa, a już nie mówiąc o w ogóle no, biologicznej zagładzie, holokauście. Natomiast no właśnie, i więc ten antysemityzm to oczywiście był skierowany głównie też, on jest traktowany, no bo to się kojarzy, że to oni są niezasymilizowani, czyli wyznawcy judaizmu, wiadomo, że to jest taka kultura obca i to, że tam Dmowski mówi, że to trzeba zrobić. I grali tym, ale ten antysemityzm był też jakby orężem przeciwko tym Żydom zeuropeanizowanych, zgermanizowanych również. Więc. A poza tym, i to jest jeden argument, a drugi argument, żeby nie bagatelizować też tego, jakby, że tu mała liczba Żydów, więc ten antysemityzm taki był mało pragmatyczny, oczywiście był też jeszcze antygermanizm. I trzecia kwestia, to wynikało też z trochę takich jakby uwarunkowań historycznych, to znaczy Żydzi
od dłuższego czasu w Polsce, wiadomo, przedrozbiorowej, zajmowali specyficzną jakby miejsce w strukturze społecznej między chłopem a panem. Czyli tam karczmarz, kredyty, dromokrążce i tak dalej. Takie rzeczy. No i po prostu, oczywiście to nie była jakaś wielka warstwa o jakiejś, no w swojej ale masie to nie byli jakoś bardzo bogaci, czy tam w ogóle nie byli bogaci, ale no i właśnie ta szlachta spauperyzowana to było miejsce, które ona chciała zająć. A jeszcze tak w ogóle już taką klamrę ostatnio pewnie zupełnie na ten, tak jak mówiłeś, że dla przykładu tam Cygielski miał majątek tam rzędu kilkuset tysięcy marek, to jak to się kształtowało w tym okresie, jakie były zarobki pracowników na przykład Cygielskiego? Ja wiem, że tam różne są okresy i ten, ale tak mniej więcej mieć porównanie, jaki to był, wiesz, jaki to był majątek, nie? To byś musiał... Znaczy to jest mniej więcej taka, czekaj, musiałbym to tygodniowo, to powiedzmy ci robotnicy mniej wykwalifikowani, czy tacy robotnicy, to otrzymywali gdzieś 7 marek powiedzmy w tym okresie tygodniowo, czyli około 350 marek rocznie. A pensja, moim zdaniem pensja takiego Cegielskiego jako szefa zakładu, to ja myślę, że mogła nawet dochodzić do 10 tysięcy marek. To była taka różnica. Ale tygodniowo? Nie, 10 tysięcy rocznie. Rocznie. 10 tysięcy. Okay. Natomiast majątek to jest trochę ogromna kwestia. Do tego, co on już wiesz, co on już zakumulował, to cały jego majątek, znaczy majątek to w ogóle w którymś momencie to wynosił nawet tam, jeszcze jak on żył, znaczy Stefan Cegielski to było nawet ponad milion marek, ale jakby odejmiesz zadłużenie, to tam wychodziło, no właśnie, suma summarum wyszło tam, nie wiem, 270 mi chyba tysięcy marek. To z akumulowanego jakby tego dochodu. Czyli ja mówię o dochodu, że on dostawał ile mógł mniej więcej zarabiać jakby naczelny. Ale to nie jak, jak weźmiesz, że tam wiesz, dochodził milion, czyli można sobie na te realia wziąć tu majątek rzędu 100 milionów na dzisiaj. Bo licząc, że 7 marek mieli tygodniowo, to powiedzmy tak jakby mieli 700 złotych teraz tygodniówki, a to by więcej by tyle było. Czyli można by ten majątek można by spróbować w takim wyższym, w takim szczytowym momencie, jak mówisz milion ten, no to to jest na, mogą być powiedzmy coś tak orientacyjnie, żeby mieć, nie? Że to jest 100 milionów. Tak jak mówisz, z punktu widzenia jakby majątku na teraz to nie jest dużo, aczkolwiek na pewno akumulacja wtedy nie była taka jak teraz. Myślę, że to nie jest tak, że to nie było tak dużo, że, on, no, że to nie było 100 milionów. No, to taki szczytowy moment, jak ty powiedziałeś, że milion, no nie wiem, bo jednak... Znaczy, że milion marek, nie, ale no. To wiesz, milion marek, jest tego duża część, no. Zakład był no to było jednak majątek był milion marek, ale jakaś część był zagubów odejmiesz, on miał tam 60 ileś procent w tym, no to wychodzi tam, że on miał zakumulowanych tam, on tam zresztą musiał też swoje córki, swoje siostry spłacić i tak dalej, więc z powyższym, no w każdym razie, znaczy generalnie rzecz biorąc przez ten cały, powiedzmy drugą część XIX wieku, Cegielscy od kompletnego zera, jakby no jednak byli po prostu taką miejscową, średnią burżuazją. Tak, stali się jakimś tam milionerami jak na te realia. Dokładnie. Że tam, no, że no tam mieszkali jakieś tam nieruchomości, no. że ten, ale to nie była tego typu burżuazja, jaka na przykład, nie wiem, burżuazja łódzka, no nie? Albo tam burżuazja niemiecka. No nie byli to Rockefellerowie na pewno. No to już w ogóle, czy amerykańska, ale nawet łódzka, nie? Czy tam, nie wiem, nie do porównywania tam z poznańskim albo coś w tym stylu, nie? W Łodzi, bo to też w stylu życia też to wychodziło, że ta burżuazja tutaj miejscowa, średnia raczej, no to ona była taka, no trochę taka, no ona nie miała takiego... Ona nie powściągliwa. Była powściągliwa. No, nie, no czy było centrum przemysłowe też, no po prostu nie miałam tutaj tą... Trochę prowincja, nie? Trochę prowincja. No, prowincja trochę, niemiecka. Trochę węzeł, nie? Komunikacyjny, trochę coś tam, ale... To się, wiesz, nic nie rozwijała, a Rosja po prostu rozwinęła Łódź po prostu tak, że była jednym z ważniejszych, znaczy, no, ważnym centrum przemysłowym. Znaczy to w ogóle też bez porównywania, nie? No Poznań masz w tym momencie, o którym rozmawiamy, Poznań masz tam 100, powiedzmy 40 tysięcy w początek XX wieku, a Łódź masz tam, nie wiem, 600 czy 700 tysięcy, to w ogóle nieporównywalne wielkości. Łódź to w ogóle to była, Łódź to było dla całej Europy Środkowej, to tak jak Manchester dla Zachodu. Dosłownie.
No, nawet są takie analogie też, jak powstało, jak się rozwijało Łódź. Łódź to była potęga. Takim, to było faktycznie miasto kapitalistyczne, w pełnym tego słowa znaczeniu. Mhm. Natomiast Poznań było taki, wiesz, trochę burry, to jest prowincja. No. Dobra, dziękuję wam za uwagę. Nie, chociaż nie, no mieliśmy poważnie. Mamy.